Więc witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym seminarium Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych. W imieniu własnym Państwa witam także pozostałych członków Centrum, którzy tutaj z nami są. Bardzo dziękuję, że Państwo dołączyli i w szczególny sposób oczywiście witam naszego dzisiejszego prelegenta, pana profesora Mikołaja Małeckiego, który jest osobą, myślę, że wszystkim nam znanych, ale mimo to, żeby tradycji stało się zadość, kilka słów powiem. Pan profesor jest karnistą, doktorem habilitowanym, adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również prezesem Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, twórcą, redaktorem bloga Dogmaty Karniste i jest także popularyzatorem wiedzy o prawie. Nie tylko prawie karnym, ale również właśnie tym nam bliższym naszemu sercu, prawie konstytucyjnym i także teorii prawa. Ale jest także autorem wydanej w ubiegłym roku książki zatytułowanej Niezmieniony kodeks karny, która dotyczy nowelizacji prawa karnego z lipca 2022 roku. I to była nowelizacja, jak pamiętamy, przedstawiana przez ministra sprawiedliwości ówczesnego jako takie przełomowe, przełom, można powiedzieć, w walce z przestępczością. I w tej książce stawianych jest wiele pytań interesujących również dla nas, dla osób działających w ramach centrum. Myślę, że też dla Państwa, którzy śledzą te nasze seminaria i właśnie tą problematykę, w której się obracamy. To są bardzo ważne pytania z zakresu prawa konstytucyjnego, z zakresu teorii prawa. Pytanie o to, czy bezprawnie ustanowione przepisy uzyskują moc obowiązującą. Czy może wejść w życie ustawa, jeśli przepis określający dzień jej wejścia w życie został uchwalony w takiej procedurze, która jest procedurą oczywiście niekonstytucyjną? I stąd właśnie to dzisiejsze seminarium i to zaproszenie do pana profesora Mikołaja Małeckiego, którym bardzo dziękuję za to, że bardzo pozytywnie na to nasze zaproszenie zareagował. I temat tego dzisiejszego seminarium to problemy obowiązywania niekonstytucyjnych przepisów karnych. Moderatorem spotkania będzie pan profesor Grzegorz Kuca, zastępca kierownika naszego centrum, któremu oddaję już głos. Zachęcam oczywiście do dyskusji później po wystąpieniu pana profesora Mikołaja Małeckiego. Grzegorzu, proszę bardzo. Dobrze, dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witam, naszego dzisiejszego prelegenta również. Jeśli pozwoli Pan Profesor, to w tym momencie przekażę głos. Poprosimy o wygłoszenie referatu, a później tradycyjnie będzie okazja do zadawania pytań. Bardzo prosimy, Panie Profesorze. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Muszę powiedzieć, że to jest dla mnie wielki zaszczyt, że mogę tutaj dzisiaj przed Państwem wystąpić i proszę potraktować to moje wystąpienie bardziej jako zarysowanie pewnych wątpliwości, postawienie znaków zapytania niż przedstawienie gotowych tez, które są jakoś niekontrowersyjne. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że ze wszystkimi problemami, z którymi się tutaj mierzyłem, jakby sprawiały mi one trudność i też to dla mnie jest wielka okazja, znaczy wielki zaszczyt i okazja do tego, żeby właśnie przedyskutować w Państwa gronie te problemy na styku tak naprawdę trzech dyscyplin prawniczych, bo to problemy istotne z perspektywy prawa karnego, to też wydaje mi się problemy istotne z punktu widzenia teoretyczno-prawnego, ale i problemy konstytucyjności, wiadomo, wiążą się z tym, co nazywamy kontrolą konstytucyjności prawa, więc oczywiście również zagadnienie interesujące z perspektywy prawa konstytucyjnego. No, mierzymy się, proszę Państwa, z kwestiami, można powiedzieć, z punktu widzenia stosowania przepisów prawa karnego najistotniejszymi, no bo mówimy o gwarancjach konstytucyjnych dotyczących tego, że odpowiedzialność karna wdrażana w państwie demokratycznym może mieć miejsce tylko na podstawie ustawy obowiązującej. I to oczywiście jest zagwarantowane przez szereg norm konwencyjnych, norm konstytucyjnych. I kazusem, jaki jest dla mnie punktem wyjścia do analizy tej, którą chcę Państwu dzisiaj przedstawić jako pewien punkt wyjścia oczywiście do dyskusji, to są losy nowelizacji kodeksu karnego, o której mówiła Pani Profesor na początku, z 7 lipca 2022 roku. No i ten kazus polegał, mówiąc w skrócie, na tym, że ustawa została uchwalona w lipcu 2022 roku, w Dzienniku Ustaw opublikowana w grudniu 2022. Vacatio legis, to pierwotne, zostało określone w taki sposób, że dobiegało końca 13 marca 2023
a więc przepisy miały wejść w życie 14 marca. W styczniu 2023 roku doszło do nowelizacji przepisu określającego właśnie okres spoczywania ustawy i to była procedura naruszająca konstytucję, do tego za chwilę przejdziemy. Nastąpiło więc przesunięcie vacatio legis, wejście w życie, obowiązywanie w tym nowym przepisie ustalonym właśnie w nowelizacji styczniowej miało miejsce 1 października 2023 roku. I w czym jest problem, proszę Państwa? Vacatio legis, odsunięta mocą przepisu niekonstytucyjnego co do trybu, to jest jakby punkt wyjścia. Za chwilę postaram się Państwu szerzej uzasadnić, z czego wynikały powody proceduralnej niekonstytucyjności tej zmiany przepisu dotyczącego dnia wejścia w życie wielkiej nowelizacji kodeksu karnego, zmieniającej szereg przepisów kodeksu karnego. Dzień 1 października 2023 już nastąpił, no bo dzisiaj, jak się z Państwem spotykam, mamy 21 marca 2024, więc upłynął już ten termin przewidziany dla okresu spoczywania ustawy, więc przepisy noweli z 7 lipca, no właśnie, weszły w życie, rozpoczęły obowiązywać normy z nich wywodzone, natomiast kontrola konstytucyjności przepisu o vacatio legis i uznanie go za przepis sprzeczny z konstytucją może doprowadzić, no właśnie, do czego? I tu się otwierają pytania, które dla mnie są pytaniami wysoce kontrowersyjnymi. No właśnie, i co dalej? Co z przepisami merytorycznymi, które w cudzysłowie weszły w życie 1 października, jeśli uznamy, że one weszły w życie w dacie ustalonej niekonstytucyjnym przepisem? Które przepisy obowiązują? Takie pytania można sobie też zadać. Od jakiej daty ewentualnie obowiązują przepisy prawa karnego, które chcielibyśmy stosować? Skoro ta informacja zawarta w przepisie zmieniającym, że one mają zacząć obowiązywać od 1 października, zawarta była właśnie w przepisie, który został uchwalony w trybie naruszającym konstytucję. No więc to są pytania, które możemy sobie dzisiaj stawiać. Niewątpliwie, jakbyśmy patrzyli na to tak z boku, nowelizacja prawa karnego jakoś weszła w życie i teraz musimy się zmierzyć w związku z tym po fakcie z pewnymi problemami dotyczącymi, no właśnie, uznania pewnej procedury ustalającej tą datę za procedurę sprzeczną z konstytucją. I chciałem Państwu zaproponować takie dwa punkty rozważań do dzisiejszej dyskusji. Po pierwsze, postaram się Państwu zarysować przyczyny, dla których ta procedura uchwalenia przepisu zmieniającego przepis o wejściu w życie nowelizacji jest sprzeczna z konstytucją, a po drugie zarysować konsekwencje prawne uznania takiej procedury za niezgodną z konstytucją, konsekwencje wynikające z tego, że jakiś organ kontroli konstytucyjności prawa może uznać dzisiaj, za tydzień, za 2 miesiące, za rok, że przepis zmieniający dzień wejścia w życie ustawy został ustalony procedurze niekonstytucyjnej. Proszę Państwa, pierwszy punkt to są losy nowelizacji z 7 lipca pod kątem niekonstytucyjności trybu uchwalenia tego przepisu zmieniającego. Tu, proszę Państwa, rozrysowałem całą chronologię wydarzeń. Nie będę tak punkt po punkcie już wracał do poszczególnych etapów, żeby nie wydłużać wystąpienia. Pokazuję Państwu tylko ten punkt początkowy. Ustawa uchwalona w Sejmie 7 lipca 2022. Ona została odrzucona w całości przez Senat w lipcu 2022. Ciekawa też była sytuacja, ponieważ głosowanie nad uchwałą Senatu, który w całości odrzucał tą nowelizację, zostało tak naprawdę w ostatniej chwili zdjęte z porządku obrad Sejmu. Ono już było w planie posiedzenia i tuż przed tym głosowaniem nad uchwałą Senatu pani marszałek zaprosiła przedstawicieli klubów do ciemnego saloniku i okazało się, że ten punkt wylatuje z porządku obrad. I ta ustawa trwała w takim zawieszeniu do listopada 2022. Tutaj metodą głosowania nocnego nagle powrócono do uchwały Senatu. Odrzucono, Sejm odrzucił uchwałę Senatu. Ustawa z lipca została opublikowana w Dzienniku Ustaw 13 grudnia. Vacatio legis tej ustawy, to jest ten taki morsko-zielony kolor, prawda, zostało tu ustalone na 3 miesiące, więc 14 marca 2023 ustawa w zasadniczej części miała wejść w życie. 26 stycznia 2023 zaczęły się dziać z tą ustawą właśnie rzeczy, które doprowadziły do tych wątpliwości konstytucyjnych, o których dzisiaj mówimy. Mianowicie na posiedzeniu komisji
rozpatrującej nowelizację kodeksu postępowania cywilnego. Po drugim czytaniu tego projektu na posiedzeniu Sejmu została zgłoszona poprawka do tej nowelizacji, tu podkreślam, to nie jest pomyłka, kodeksu postępowania cywilnego. W tej ustawie nowelizującej, czy w projekcie nowelizującym kodeks postępowania cywilnego, zgłoszono inicjatywę zmiany vacatio legis, nowelizacji lipcowej kodeksu karnego. Też zaznaczyłem Państwu nawet godziny, jak to przebiegało tak bardzo dokładnie. O 12:31 komisja tą inicjatywę poparła, a już wieczorem tego samego dnia, po 6 godzinach, dobrze liczę, po 7 godzinach powiedzmy sobie, ten projekt razem z tym zmienionym vacatio legis został uchwalony przez Sejm. Ustawa została przyjęta przez Senat, ta ustawa zmieniająca kodeks postępowania cywilnego łącznie z vacatio legis kodeksu karnego przesuniętym, podpisana przez prezydenta 1 marca, opublikowana w Dzienniku Ustaw, zobaczcie Państwo, w tempie ekspresowym i w związku z tym przed upływem vacatio legis pierwotnie ustalonego w nowelizacji lipcowej, na mocy tej nowelizacji styczniowej, przed 14 marca 2023 vacatio legis została przesunięta na 1 października 2023 roku. Proszę Państwa, wypunktuję Państwu niekonstytucyjność procedury z powodów właśnie, jakie są następujące. Po pierwsze, formalny status tej inicjatywy to była poprawka do projektu zmieniającego kodeks postępowania cywilnego, więc to oczywiście było wykroczenie tej poprawki poza materię projektu ustawy. Po drugie, tak naprawdę mieliśmy do czynienia z rzeczywistą, nową inicjatywą ustawodawczą, ukrytą tylko pod pozorem poprawki do przypadkowego tak naprawdę projektu już procedowanego w Sejmie, już po drugim czytaniu tego projektu na posiedzeniu Sejmu. No więc można powiedzieć, że to naruszenie konstytucji ma tutaj charakter wieloaspektowy, to znaczy po pierwsze jest to obejście przepisów o inicjatywie ustawodawczej jako pewnej instytucji prawnej, po drugie ta poprawka oczywiście, czy ten de facto nowy projekt ustawy nie zawierał elementów obligatoryjnych wymaganych przez konstytucję, po trzecie można mówić nawet o tym, że został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, bo to był projekt zgłoszony przez grupę posłów, a jeżeli mielibyśmy do czynienia z inicjatywą rządową, no to oczywiście musi to zgłaszać Rada Ministrów jako organ kolegialny, a było rzeczywiście tak, że ta inicjatywa zmiany vacatio legis miała swoje źródło w źródłach ministerialnych, więc pochodziła tak naprawdę de facto z Ministerstwa Sprawiedliwości. No i niespełnienie też wymogów regulaminowych, pewnych szczegółowych dotyczących przygotowania projektu ustawy, który dość istotnie przesuwa no, obowiązywanie przepisów represyjnych z marca 2023 na październik. Więc oczywiście z perspektywy norm prawa karnego to była dość istotna inicjatywa ustawodawcza odsuwająca w czasie te zmiany w prawie karnym. Po trzecie, jeżeli byśmy to rozpatrywali nawet pod kątem samej poprawki jako takiej, no to się podnosi w literaturze konstytucyjno-prawnej, że taka poprawka zgłoszona po drugim czytaniu projektu na posiedzeniu Sejmu to jest zbyt późny termin zgłoszenia takiej poprawki, tak naprawdę uniemożliwiające jej rozpatrzenie. To znaczy nie chodzi oczywiście o takie emblematyczne odhaczenie, że coś zostało przedyskutowane, tylko rozpatrzenie rozumiane jako pewien proces merytoryczny. Na przykład dyskusja nad tym, dlaczego to ma być październik, prawda, 2023, a nie na przykład grudzień 2023. Na taką dyskusję po prostu nie było czasu ani na posiedzeniu komisji, ani na posiedzeniu Sejmu, który głosował potem nad tym projektem. Poprawka zgłoszona po drugim czytaniu projektu na posiedzeniu Sejmu, więc naruszenie procedury trzech czytań sejmowych. Po piąte, była to inicjatywa zmiany w mojej ocenie w regulacjach rangi kodeksowej. No bo oczywiście przepisy merytoryczne ustawy zmieniającej kodeks karny są ważne, ale oczywiście no, one są wprowadzane w życie przepisem określającym, od kiedy normy wyprowadzane z tych przepisów, te normy merytoryczne, mają moc wiążącą sądy, mają moc wiążącą obywateli, mówimy o normie sankcjonowanej wiążącej obywateli, normie sankcjonującej wiążącej sądy, więc wydaje się, że przepis o vacatio legis jest istotnym składnikiem regulacji rangi kodeksowej, więc taki ekspresowy tryb procedowania nad tym projektem to również naruszenie szczególnych przepisów odnoszących się do regulacji rangi kodeksowej. Proszę Państwa, kolejne rzeczy to jest pozbawianie kompetencji konstytucyjnych organów państwa do rozpatrzenia tej zmiany vacatio legis w terminach przewidzianych w konstytucji czy w regulaminach. Mianowicie
Senat, tak naprawdę z uwagi na to, że ta nowelizacja została zgłoszona w styczniu 2023, a proszę pamiętać, 14 marca wchodziła w życie nowelizacja kodeksu karnego, więc trzeba było zdążyć przed tą datą, żeby ten przepis zmieniający miał zastosowanie, żeby on się nie okazał po prostu przepisem pustym, metodą jakby, no, fakty dokonane byłyby takie, że 14 marca nowelizacja by weszła w życie, więc po tej dacie ten przepis zmieniający pozbawiony byłby już sensu. I teraz, proszę Państwa, to było ograniczenie roli konstytucyjnego organu państwa w postaci Senatu, dlatego że to też ilustruje dobrze ten schemat, te granatowe tutaj punkty oznaczone. Otóż, gdyby Senat zgłosił poprawki do tej ustawy, albo na przykład odrzucił w całości tą ustawę zmieniającą vacatio legis, musiałby się zająć tym ponownie Sejm. Żeby Sejm się zebrał, to mogłoby nie starczyć czasu, żeby przed 14 marca, szanując też inne terminy wiążące prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, żeby odrzucić ewentualne poprawki Senatu, ewentualnie odrzucić uchwałę Senatu odrzucającą całą nowelizację. Posiedzenie Sejmu nie było wtedy zaplanowane w tak krótkim czasie, żeby zdążyć po prostu to przeprocedować przed 14 marca. Więc można powiedzieć, że Senat został postawiony przed taką diabelską alternatywą. Albo zmieniamy coś w tym przepisie zmieniającym, albo go odrzucamy w całości i wtedy tak naprawdę powodujemy, że Sejm już nie zdąży tego rozpatrzyć i ustawa wejdzie w życie 14 marca, albo akceptujemy tą nowelizację. I tak naprawdę no, dajemy szansę innym instytucjom państwa, żeby ewentualnie do tego 1 października skontrolować konstytucyjność tej procedury. Ta diabelska alternatywa była, senatorowie mieli świadomość tej diabelskiej alternatywy w pewnym sensie, przed jaką zostali postawieni. To było wprost mówione w Senacie na posiedzeniach komisji, że w zasadzie Sejm nas postawił przed faktem dokonanym, za bardzo nie możemy tego procedować tak, jakbyśmy chcieli procedować ten projekt. No i proszę Państwa, jest jeszcze Pan Prezydent jako istotny organ procesu legislacyjnego. Tak późne zgłoszenie tej zmiany vacatio legis również ograniczało Prezydenta w jego kompetencjach. Mianowicie Prezydent już nie miał tych pełnych regulaminowych dni do rozpatrzenia w całości, rozważenia, czy podpisać, czy zawetować, czy skierować na przykład do Trybunału Konstytucyjnego ten przepis. Po prostu musiał szybko podjąć decyzję o podpisaniu ustawy, żeby zdążyć przed 14 marca 2023, żeby ten przepis po prostu nie okazał się bezprzedmiotowy. Więc z perspektywy proceduralnej co najmniej 7 takich aspektów, pod kątem których możemy patrzeć na niekonstytucyjność procedury. Oczywiście jako pewien dodatkowy element można też podnosić zarzuty merytoryczne pod adresem przepisu zmieniającego vacatio legis nowelizacji, mianowicie ex ante oczywiście nie wykazano w ogóle zasadności zmian obejmujących przepis o wejściu w życie ustawy. Dlaczego do października, dlaczego nie wcześniej, dlaczego nie później, to nie było w ogóle dyskutowane. No i ex post też okazało się, że projektodawcy przedstawili taki argument, że vacatio legis jest konieczne do przesunięcia, bo trzeba zsynchronizować te przepisy nowelizacji kodeksu karnego z innymi kodeksami, kodeksem karnym wykonawczym, kodeksem postępowania karnego, które też wchodziły w życie. Ex post się okazało, że się nie wywiązano z tej obietnicy jakby naprawienia w pewnym sensie nowelizacji lipcowej, no bo najpoważniejsze błędy, które tą nowelizację obciążały, dalej pozostały niezałatwione, więc można powiedzieć, że ta vacatio legis była też nieodpowiednia ze względu na okoliczności merytoryczne związane jakby z samym tym terminem, na który został odroczony dzień wejścia w życie ustawy. Więc wnioski co do pierwszej części mojego wystąpienia są takie, że można, proszę Państwa, mówić o wieloaspektowym naruszeniu przepisów proceduralnych. Podaję tutaj Państwu przepisy konstytucji, które w mojej ocenie mogłyby być rozpatrywane jako wzorce oceny konstytucyjności tej procedury, które zostały naruszone. Pani profesor też wspomniała, że ja opublikowałem książkę na ten temat, więc wybaczcie Państwo, że pewne argumenty ja dzisiaj przedstawiam w bardzo skrótowej postaci, natomiast oczywiście takie szersze wyjaśnienie całego tego trybu i w ogóle takie faktograficzne odniesienie się do całej procedury z powoływaniem się na fragmenty protokołów z posiedzeń komisji, to wszystko jest omówione dokładniej właśnie w mojej książce Niezmieniony kodeks karny. Proszę Państwa, i z tego, że ta procedura obarczona była zarzutem, czy obarczona jest tym mankamentem niekonstytucyjności,
Wynikają teraz konsekwencje. O ile ta pierwsza część wydaje mi się, znaczy przynajmniej dla mnie, sprawiała mi tak jakby trochę mniejszą trudność, też dlatego, że nawet aktualnie działający Trybunał Konstytucyjny, to też te sprawy omawiam w książce, miał okazję się wypowiadać o podobnej sytuacji, też o przepisie określającym vacatio legis, też on był nie kodeksu karnego, ale innej ustawy, też w ekspresowym tempie starano się pewną ustawę przełożyć w czasie dzień jej wejścia w życie i ten, proszę Państwa, Trybunał, który aktualnie funkcjonuje, wydał orzeczenie kilka lat temu, które zdruzgotało tą nowelizację, powiedziało wprost, że przesunięcie w takim czasie tego przepisu o vacatio legis jest sprzeczne z procedurą legislacyjną. Szczególnie tam Trybunał zwracał uwagę właśnie na te kompetencje prezydenckie, że prezydent powinien w pełnym zakresie korzystać z tego czasu konstytucyjnego, jaki jest mu powierzony do rozpatrzenia, do podpisania albo do niepodpisania, do ewentualnie skorzystania z innych kroków, żeby tą ustawę, którą skierowano do niego do podpisu, właśnie coś z nią zdecydować, jeżeli chodzi o finał procesu legislacyjnego. Także Trybunał Konstytucyjny, ten, który aktualnie funkcjonuje, nie pozostawił suchej nitki na innej ustawie. To jest bardzo podobny problem, więc ja też w pewnym sensie wykorzystuję argumenty, które nawet ten Trybunał formułował, żeby pokazać, że no, tak naprawdę skwalifikowaną postacią niekonstytucyjności Trybunału mamy tutaj do czynienia, bo o ile tam Trybunał się powoływał tylko na te przepisy dotyczące kompetencji prezydenckich w procesie legislacyjnym, których nie można ograniczać, o tyle tutaj, jak staram się Państwu pokazać, to nie tylko chodziło o ograniczenie kompetencji prezydenckich tym przedłożeniem, ale również o istotne wady samego procedowania tego projektu w Sejmie i w Senacie. Więc z tym miałem, można powiedzieć, mniejszy problem. Problemy wiążą się z pytaniem, co dalej? To znaczy, co się dzieje, jak rzeczywiście jakiś kompetentny organ uzna, że ta procedura uchwalenia przepisu o wejściu w życie nowelizacji, tego przepisu zmieniającego, odsuwającego w czasie tą nowelizację kodeksu karnego, że ona rzeczywiście obarczona była wadami sprzeczności tej procedury z konstytucją. I tu, proszę Państwa, zarysuję Państwu takie dwie perspektywy. Po pierwsze, perspektywę modelową, to znaczy, co się dzieje, czy też jak powinniśmy podejść do takiej sytuacji, gdy rzeczywiście jakiś Trybunał Konstytucyjny w przyszłości orzeknie o sprzeczności z konstytucją tych przepisów, o których mówimy. Tu też chcę zaznaczyć jedną rzecz, też to wynika z pewnego, no, z konieczności skrótowego przedstawienia głównych tez. Ja zdaję sobie sprawę, że samoistnym jakby przedmiotem rozważań, to jest jakby samoistny problem naukowy i teoretyczno-prawny, i konstytucyjno-prawny, to jest to, czy kontroli tak naprawdę w tej sytuacji podlegają przepisy zmieniające, czy przepisy zmieniane, czy też w pewnego rodzaju obie te kategorie przepisów pozostających w jakimś związku. Więc wybaczcie Państwo tutaj pewne uproszczenie. Niezależnie od tego, czy uznamy niekonstytucyjność przepisu zmieniającego, zmienianego, czy też swoisty związek tych dwóch przepisów ze sobą, cały czas mówimy o przepisach dotyczących dnia wejścia w życie ustawy, jakby te problemy nie znikną. Po prostu, co się stanie, jeżeli Trybunał Konstytucyjny w przyszłości uzna, że ta procedura była niekonstytucyjna? I tu Państwu postaram się przedstawić takie dwa ujęcia oparte na czymś, co w teorii prawa uważa się za immanentne i transcendentne podejście do systemowości prawa. Też tutaj chcę podziękować szanownemu panu profesorowi Andrzejowi Grabowskiemu, który konsultował ze mną te kwestie i też jakby rozjaśnił mi wiele kwestii. Też dzięki uwagom pana profesora mogłem właśnie w taki sposób przedstawić tak naprawdę te zagadnienia, więc bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi, że na etapie pisania książki udzielił mi nieocenionej pomocy i również panu profesorowi Piotrowi Tulei, który również pod kątem bardziej też i konstytucyjno-prawnym udzielił mi właśnie tych niezbędnych wskazówek, co mi właśnie rozjaśniło też umysł i pozwoliło mi właśnie przedstawić te kwestie w taki właśnie szeroki, można powiedzieć, interdyscyplinarny sposób. Więc to będzie ta perspektywa modelowa. A potem jeszcze perspektywa wdrożeniowa, troszeczkę tak osadzająca nas w realiach, to znaczy, co w sytuacji, gdy no może ta kontrola konstytucyjności nie odbędzie się w najbliższym czasie przed jakimś sądem mającym kompetencje derogujące. Pytanie, co mogą zrobić sądy karne, które przypisują odpowiedzialność karną
No jak o tym stanowi konstytucja? Korzystając z ustawy obowiązującej w czasie czynu. Więc sądy tutaj pewną rolę w tym procesie ustalania obowiązywania ustawy mogą odegrać. Proszę Państwa, perspektywa modelowa i te dwa ujęcia. W ujęciu immanentnym podejścia do systemowości prawa, czyli ono zakłada, że jest pewien automatyzm działania elementów systemu, że system prawny jest nam dany, a my go odkrywamy, trochę tak jak się odkrywa prawo grawitacji, i możemy jako prawnicy, osoby stosujące prawo, przyglądać się temu, co się w tym systemie prawa dzieje. No i w ujęciu immanentnym, gdybyśmy patrzyli na skutki takiego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, no to jaką mamy sytuację? Artykuł 5 ustawy styczniowej, określający nową vacatio legis, derogował artykuł 33 ustawy lipcowej z dawną vacatio legis. Czyli ten artykuł 5 to jest przepis zmieniający, artykuł 33 ustawy lipcowej to jest przepis zmieniany. To się stało. Nowelizacja weszła w życie 1 października 2023, zmieniając przepisy merytoryczne kodeksu karnego. Prawda? Nowe przepisy merytoryczne po tym czasie spoczywania ustawy wchodzą w życie, w związku z tym są przepisy usuwane, dodawane, zmieniane. Wywołuje to skutki na poziomie przepisów merytorycznych kodeksu karnego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w wyniku kontroli wdrożonej przed tym organem deroguje, no właśnie, artykuł 5, artykuł 33, to pozostawiam na marginesie, wybaczcie mi Państwo, jakby nie wchodzę w to w tym momencie, kontroluje konstytucyjność po prostu vacatio legis, no w związku z tym, orzekając o niekonstytucyjności, przesądza, że jakby, w cudzysłowie, też w pewnym uproszczeniu, brak przepisu o vacatio legis zgodnego z konstytucją. No więc konsekwencja tego jest taka, że zmienione przepisy merytoryczne kodeksu karnego zostają pozbawione aspektu temporalnego. To znaczy one weszły w życie, jeżeli chodzi o ich treść, zakres zastosowania, zakres normowania. Można próbować rekonstruować normę prawną, na przykład mówiącą o tym, że zmienia się sankcja za zabójstwo, albo że wchodzi nowy typ czynu zabronionego pod groźbą kary w ogóle do kodeksu karnego, ale bez aspektu temporalnego tej normy, no bo on został derogowany mocą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Konsekwencje dalsze są takie, że przepisy zmienione, które były stosowane, są zakwestionowane pod kątem ich wejścia w życie. Więc brak jest w kodeksie karnym wielu przepisów obowiązujących, bo tamte stare przeszły w niebyt, one zostały derogowane. Zostały wprowadzone nowe, bez aspektu temporalnego, więc tak naprawdę one no, nie obowiązują w tym sensie, w jakim mamy na myśli obowiązywanie normy w aspekcie temporalnym. No i okazuje się, że mamy paraliż wymiaru sprawiedliwości z uwagi na inwazyjność nowelizacji. Po prostu nie ma tych starych przepisów, nowe są bez aspektu temporalnego, w związku z tym można powiedzieć, połowa kodeksu karnego nie istnieje. Wymagana jest jakaś nowelizacja przywracająca te przepisy do kodeksu karnego, ale to wszystko pokazuje, że mamy pewien stan wtórnej niekonstytucyjności. Czyli uznaliśmy przepis o vacatio legis za sprzeczny z procedurą, ale to nas w tym ujęciu immanentnym prowadzi do wniosku, że to wszystko już się stało, no bo 1 października 2023 to już jest za nami, to już się stało. Jak to po fakcie sobie derogujemy, no to nie przywrócimy ten sposób obowiązywania tych starych przepisów. My jedynie derogujemy aspekt temporalny tych przepisów, które już no właśnie weszły w życie. Więc mamy stan wtórnej niekonstytucyjności, czyli lekarstwo jest gorsze od choroby. No to spójrzmy na ujęcie transcendentne, to drugie ujęcie, które zakłada aktywność interpretatorów, aktywność organów stosujących prawo, krótko mówiąc, aktywność prawników, czyli można powiedzieć tak znowu w skrócie. Ustalamy, co jest elementem systemu. To jest właśnie to podejście transcendentne do systemowości prawa. Na skutek działań interpretacyjnych, wykładniczych, polegających na stosowaniu prawa, my ustalamy, jakie elementy ustaw, przepisów mogą być uznane za element systemu obowiązującego prawa. Jakie mamy konsekwencje w tym ujęciu? Otóż artykuł 5 ustawy styczniowej z nową vacatio legis tylko prima facie derogował artykuł 33. No bo skoro wyrok Trybunału Konstytucyjnego, na przykład za rok, deroguje ten artykuł 5, to znaczy, że on nie będzie już brany pod uwagę przy rekonstrukcji elementów systemu prawnego. Po prostu nie bierzemy pod uwagę przepisów sprzecznych z konstytucją.
Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna ten przepis za sprzeczny z konstytucją ze względów proceduralnych w tym momencie, my go nie bierzemy pod uwagę przy rekonstruowaniu elementów systemu. No więc niekonstytucyjny przepis nie wywarł skutku w obszarze przepisu zmienianego. Artykuł 33 ustawy lipcowej pozostał bez zmian. W związku z tym w systemie prawnym odtwarzamy sobie tą dawną vacatio legis. W związku z tym wniosek z tego jest taki, że nowelizacja weszła w życie już 14 marca 2023, czyli można powiedzieć przeszło rok temu już weszła w życie. Biorąc pod uwagę tą datę 1 października, weszła w życie z mocą wsteczną. No więc mamy retroakcję przepisów karnych na niekorzyść w efekcie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Co więcej, to jest, zobaczcie Państwo, prawotwórczy efekt działania Trybunału, bo on derogując przepis zmieniający vacatio legis, w konsekwencji wprowadza nam w życie nowelizację kodeksu karnego. Czyli mamy prawotwórczy, pozytywny i kryminalizacyjny efekt tego orzeczenia i to jeszcze retroaktywny, no bo stara vacatio legis mówi, wchodzi w życie 14 marca 2023. Więc mamy również stan wtórnej niekonstytucyjności. Po prostu takie podejście do tego rozstrzygnięcia również oznacza, że mamy całą masę problemów wynikających z takiego postawienia sprawy. Można spróbować pójść trzecią drogą, to znaczy dostrzegając, że nie ma dobrego wyjścia, niezależnie od tego, jak sobie spojrzymy na systemowość prawa i w jaki sposób podejdziemy do skutków tego orzeczenia Sądu Konstytucyjnego, można spróbować pójść trzecią drogą i odwołać się do czegoś, co jest obecne i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, i też w literaturze konstytucyjno-prawnej, mianowicie tak zwanej konstrukcji odżycia przepisu. Czyli w pewnych sytuacjach toczyła się dyskusja, i to oczywiście też jest znowu kwestia wątpliwa sama w sobie, należałoby ją rozważyć, więc wybaczcie Państwo znowu, że streszczę jakby tylko tematykę, zarysuję ją w kontekście, który mnie interesuje, mianowicie można twierdzić, gdybyśmy zdecydowali się na zastosowanie tej konstrukcji odżycia przepisów, że właśnie, ponieważ to wszystko sprawia, że ta nowelizacja albo nam wysadza do góry nogami kodeks karny i nic nie obowiązuje, czy prawie nic nie obowiązuje, to ujęcie immanentne, albo obowiązuje nowelizacja lipcowa tylko, że z mocą wsteczną, co jest też efektem nieakceptowalnym, no to może konstrukcja odżycia przepisu, że w efekcie tej kontroli konstytucyjności odżywają stare, merytoryczne przepisy kodeksu karnego, które prima facie zostały uchylone, ale tak naprawdę one powinny dalej obowiązywać, właśnie powinny w cudzysłowie odżyć, żeby zapewnić stabilność systemu prawnego i uchronić nas przed tym efektem wtórnej niekonstytucyjności. Tu Państwu wypunktowałem w 7 punktach, że ta koncepcja odżycia wywołuje sama w sobie wątpliwości i w orzecznictwie Trybunału, i w doktrynie, i prawa konstytucyjnego, i prawa karnego, więc musielibyśmy na pewno dobrze się zastanowić, dobrze uzasadnić, że akurat ta konstrukcja odżycia przepisu powinna być aplikowana w tej sytuacji, o której teraz mówimy, że po prostu ona się nadaje jakoś, żeby uchronić system prawny od pewnych konsekwencji, których chcemy uniknąć, właśnie biorąc pod uwagę to, że nie ma innego dobrego wyjścia z tej sytuacji, bo no, uznanie dnia wejścia w życie tej ustawy ustanowionego na 1 października 2023 za niekonstytucyjną wywołuje nam problemy, z których nie da się w prosty sposób po prostu wyjść. Proszę Państwa, próba uniknięcia stanu wtórnej niekonstytucyjności, jeżeli chodzi o jakby moje podejście. To znaczy postarałem się, biorąc to wszystko pod uwagę, zaproponować w jakimś zakresie pewnego rodzaju rozwiązanie, które jakby stara się pogodzić te różne punkty widzenia i zaproponować w miarę klarowny mechanizm ustalania, jakie przepisy obowiązują i które powinny być stosowane, a które nie powinny być stosowane. Oczywiście poddaję się w pełni Państwa krytyce i też nawet w pewnym sensie liczę na Państwa wątpliwości i pytania, bo też nie mam pewności, czy takie rozwiązanie byłoby najbardziej adekwatne. Fakty są takie, że aktualnie no w sumie nie ma szerszej dyskusji, w jaki sposób sądy do tych problemów miałyby podejść, prawda? Więc wydaje mi się, że
też przedyskutowanie pewnej możliwości, to jest tylko pewna możliwość. Proszę jakby nie uważać, że proponuję coś, co sam uważam za jakby niekontrowersyjne, wręcz odwrotnie. Uważam, że jest to propozycja jakby budząca wątpliwości, ale lepiej próbować jakoś uzasadnić, że pewne przepisy w określony sposób powinny być stosowane i inne nie, niż no, w pewnym sensie zdawać się na chaos prawny, który może spotkać wymiar sprawiedliwości, gdybyśmy uznali ten przepis o vacatio legis za niezgodny z konstytucją. Otóż, proszę Państwa, ja proponuję coś takiego. Kontrola przepisu zmieniającego przepis o vacatio legis, a nie przepisów merytorycznych. To znaczy, tu mamy specyficzną sytuację. Znowu, to jest też pewien wątek, który sam w sobie wywołuje pewne kontrowersje w doktrynie prawa konstytucyjnego. Kontrolujemy specyficzny przepis ustawy, bo inaczej pewnie byśmy patrzyli na kontrolę konstytucyjności przepisów merytorycznych, gdyby ta ustawa lipcowa, prawda, była obarczona wadami proceduralnymi, ona nie była takimi wadami obarczona. A inaczej patrzymy na kontrolę przepisu, jednego przepisu tak naprawdę, który wprowadza w życie wszystkie przepisy merytoryczne, ale te przepisy merytoryczne, one same w sobie, w tej ustawie lipcowej, są uchwalone w procedurze zgodnej z konstytucją. Więc kontrolujemy przepis o vacatio legis, a nie przepisy merytoryczne. Derogacja artykułu 5, czyli tego przepisu zmieniającego, ale też możemy uogólnić, prawda? To znaczy zakwestionowanie tej nowej vacatio legis, uchwalonej w niekonstytucyjnym trybie, nie prowadzi do odżycia dawnej vacatio legis. Dawna vacatio legis nie może kształtować systemu w związku z tym norm prawa karnego, no bo mielibyśmy wtedy tą nieakceptowalną w prawie karnym retroakcję na niekorzyść. I też nie wiadomo, od jakiego dnia miałaby kształtować system prawny, no bo skoro uznamy, że nie ma retroakcji na niekorzyść, zwróćcie Państwo uwagę, to jest też ten element, prawda? Bo można to próbować uniknąć w ten sposób. OK, nie ma retroakcji na niekorzyść, ale niech ona działa na przyszłość. No dobrze, ale od kiedy? No już nie od 1 października, bo ta data nie może być kotwicą naszego rozumowania. Ona jest niekonstytucyjna. No to od kiedy? Od dnia wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego? 14 dni, jak to mówi ogólny przepis ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, 14 dni od ogłoszenia? No też nie, bo to by była jeszcze głębsza retroakcja. Po prostu nie ma dobrego sposobu ustalenia tej daty. Po prostu tego dnia wejścia w życie nie da się zrekonstruować w taki sposób, żebyśmy byli pewni, z tym dniem zaczynają wiązać nas te nowe normy wyprowadzane z przepisów. W związku z tym niekonstytucyjność przepisu o wejściu w życie sprawia, że przepisy ustawy lipcowej nie mogą być brane pod uwagę przy rekonstrukcji norm prawnych. Po prostu one są, ale są w ustawie, ale one czekają na wprowadzenie. Mówiąc w skrócie, nie ma w obecnym stanie prawnym przepisu mówiącego, jak długi jest okres spoczywania tej ustawy. Nie ma prawidłowo ustalonego przepisu mówiącego o niewątpliwym, niebudzącym kontrowersji dniu wejścia w życie tej ustawy. W związku z tym konsekwencja tego jest taka, że dawne przepisy merytoryczne przeżyły w niezmienionej postaci. Zwróćcie uwagę Państwo, tu nieprzypadkowo jakby robię tą grę słów, tą zabawę językową, nie chodzi o to, czy one odżywają. Nie, one przeżyły tą nowelizację, bo ona tak naprawdę nie została wprowadzona w terminie, w dniu zgodnym z konstytucją, więc właściwe pytanie tak naprawdę i problem powinien brzmieć, czy i kiedy ewentualnie ta nowelizacja lipcowa powinna ożyć na korzyść oskarżonego na przykład. Bo nie ukrywajmy, ta nowelizacja lipcowa miała też pewne przepisy merytoryczne, które działały na korzyść osoby podlegającej odpowiedzialności karnej. Takim najlepszym przykładem jest przepis podnoszący granicę przepołowienia kradzieży z 500 do 800 zł. Niewątpliwie podniesienie progu kradzieży, progu przepołowienia jest na korzyść osób dopuszczających się kradzieży, no bo w świetle nowelizacji lipcowej zabór rzeczy o wartości 700 zł już nie będzie przestępstwem, będzie tylko wykroczeniem. Podniesienie progu z 500 na 800 zł. Więc uznając, że stare przepisy merytoryczne przeżyły tą nowelizację, bo ta ustawa lipcowa nie ma przepisu, który by pozwalał na odtworzenie aspektu temporalnego tej normy, więc musimy stosować te stare normy, które dalej są elementem systemu, to jednak
należałoby dopuścić stosowanie przepisów nowelizacji lipcowej o życie ich, obowiązywanie ich wtedy, gdy one działały na korzyść obywatela. To na zasadzie takiej, że po prostu obywatel nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji pewnego bezprawia legislacyjnego. Proszę Państwa, jeszcze tylko krótki rzut oka na koniec na perspektywę wdrożeniową. Mianowicie to, co mówiłem dotychczas, to była ta perspektywa modelowa, czyli próba zarysowania konsekwencji uznania przez Trybunał Konstytucyjny ze skutkiem derogującym przepisu o vacatio legis za niezgodny z Konstytucją. Czyli to jakby była pewnego rodzaju próba takiego skonceptualizowania, co się dzieje po takim wyroku Trybunału. Natomiast aktualnie no, taka kontrola nie została przeprowadzona. No więc mamy sądy karne, które jakoś powinny też podejść do problemu obowiązywania nowelizacji, no bo mieliśmy okazję zobaczyć na początku, ustalenie od kiedy obowiązuje przepis karny, to jest coś podstawowego, co oczywiście sąd powinien zrobić na samym początku analizy stanu faktycznego i subsumpcji. Więc oczywiście jest kompetencja sądu karnego do ustalenia, czy i od kiedy przepis obowiązuje, a w języku normatywnym, czy dana ustawa jest podstawą dla rekonstrukcji norm prawnych. Stwierdzenie obowiązywania ustawy wymaga wykładni przepisu. Ten przepis o vacatio legis podlega wykładni, tak jak każdy inny przepis, który sąd poddaje wykładni, zanim go zastosuje. Więc konieczna jest wykładnia nawet przepisu jednoznacznego, językowo według dyrektyw funkcjonalnych. Tu profesor Zieliński się przydaje, który nam mówi, że nawet jeżeli mamy jednoznaczny efekt wykładni językowej, to jednak trzeba również wziąć pod uwagę pewne względy funkcjonalne, gdyby one prowadziły do zakwestionowania fundamentalnych wartości, jakie przypisujemy systemowi prawnemu i ustawodawcy, to efekt wykładni językowej trzeba odrzucić, gdyby właśnie taka była konsekwencja wykładni językowej. No i w mojej ocenie, tu dziękuję też panu profesorowi Grabowskiemu za pokazanie jakby tego argumentu. Zwróćcie państwo uwagę, no uznanie, że ona wchodzi w życie 1 października, czyli no, w bardzo prosty sposób odczytanie tego przepisu mówiącego o vacatio legis, kiedy ona dobiega końca, to by oznaczało zakwestionowanie podstawowych założeń przypisywanych ustawodawcy demokratycznego państwa prawa. Po prostu przyjęlibyśmy, że można wprowadzić w bezprawnej procedurze z naruszeniem zasady zaufania obywateli do państwa, procesu legislacyjnego, kompetencji organów w procesie ustawodawczym, godzenia w kompetencje poszczególnych aktorów procesu legislacyjnego. No kwestionujemy fundamentalne zasady demokratycznego państwa prawa na niekorzyść obywatela. W związku z tym funkcjonalnie rzecz biorąc, efekty wykładni językowej trzeba odrzucić na rzecz twierdzenia, że ona po prostu w życie 1 października nie wchodzi. Sąd nie jest zakładnikiem legislacyjnego bezprawia, bo podleganie konstytucji wymaga od sądu również baczenia na procedurę wprowadzania pewnych przepisów do porządku prawnego. Sąd powinien się zastanowić, czy taki przepis może być podstawą dla rekonstrukcji norm prawnych, które będą wiązały sąd, który jest władzą niezależną od władzy ustawodawczej. Chodzi finalnie o ochronę praw i wolności konstytucyjnych obywatela. No i taki wniosek ostatni brzmi, że w perspektywie tego podejścia sądowego, że po prostu należy uruchomić procedury zmierzające do weryfikacji niekonstytucyjności przepisu. Czy na zasadzie wykładni, której dokona sąd, czy na przykład na zasadzie zasadniczej wykładni ustawy, której może dokonać Sąd Najwyższy, czy jakiegoś innego wniosku, na przykład na etapie kontroli instancyjnej, na przykład sąd odwoławczy będzie rozstrzygał pewne zagadnienie prawne, które oczywiście może polegać na tym, że ustalamy, jaka ustawa obowiązuje do danego stanu faktycznego, który sąd rozpatruje. I proszę Państwa, najogólniejsze wnioski są takie. Po pierwsze, dobrego wyjścia nie ma i to powoduje, że mamy pewien chaos i niepewność, jeśli byśmy na serio podeszli do procedur legislacyjnych. Trzecia kropka streszcza tak naprawdę coś, co też mi przyświeca, gdy myślę o tym problemie. To znaczy, czy wielkie legislacyjne bezprawie musi być akceptowane? Proszę Państwa, bo mam takie wrażenie, że gdyby to dotyczyło jakiegoś jednego mniej istotnego przepisu, rzadziej stosowanego, to Trybunał Konstytucyjny by rozdzierał szaty i mówił na 30 stronach precyzyjnego wywodu, dlaczego ta procedura jest niekonstytucyjna i ten przepis niestety nie może być uznany za
zgodne z konstytucją, a notabene takie sytuacje już były. To był artykuł 148, paragraf 2, kwalifikowany typ zabójstwa też kilka lat temu, czy kilkanaście już lat temu. Też były pewne problemy z konstytucyjnością jego nowelizacji. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ją, ale chodzi mi o to, gdyby to dotyczyło jednego przepisu, to mielibyśmy mniejsze wątpliwości, żeby stwierdzić, niekonstytucyjny, to musi być naprawione. Jak to dotyczy, no powiedzmy tak sobie w skrócie, połowy kodeksu karnego, no to każdy się tak pewnie zawaha, prawda? No, może zaakceptujmy to vacatio legis, może machnijmy ręką, bo doprowadzimy do większego chaosu, gdy będziemy coś tutaj z tym próbowali się zrobić, próbowali coś z tym zrobić, prawda? Jakoś to naprawić. No ale, proszę Państwa, to prowadzi do wniosku, że im większe legislacyjne bezprawie, tym mniejsza możliwość zakwestionowania tych przepisów w ramach kontroli ich konstytucyjności. Nie wiem, czy w taki sposób powinien działać system prawny oparty na pewnych zasadach praworządności, więc ostatnie zdanie, proszę Państwa, ode mnie. Oprzyjmy się na tym, co pewne. A pewne jest to, że przed nowelą obowiązywały przez lata przepisy kodeksu karnego, one kształtowały system prawny, nie ma wątpliwości co do ich proceduralnej zgodności z konstytucją, więc być może trzeba sobie jasno powiedzieć, dopóki nowela z 7 lipca nie zostanie wprowadzona w życie przepisami zgodnymi z konstytucją, sądy karne, organy, które mają kompetencje to zrobić, powinny się przynajmniej pochylić nad tym, żeby zweryfikować konstytucyjność vacatio legis ustalonej, jeżeli chodzi o jej upływanie na 1 października 2023 roku. I do tego na pewno będę zachęcał wszystkie sądy karne, żeby próbowały jakoś temu chaosowi zaradzić. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i oczywiście jestem otwarty na głosy krytyczne i postaram się też sprostać wszystkim pytaniom. Dziękuję bardzo. Dobrze, bardzo dziękuję panie profesorze. Ja myślę, że cała paleta problemów się zarysowała po tym doskonałym wystąpieniu. Dla mnie osobiście najbardziej ciekawe były te koncepcje dotyczące odżycia, przeżycia czy ożycia normy prawnej. To dla konstytucjonalisty bez wątpienia najbardziej ciekawe zagadnienie. Zachęcam Państwa do formułowania pytań. Ja może przypomnę, mamy tutaj na pasku narzędzi możliwość podniesienia rączki. Jeśli Państwo pozwolą, to zbierzemy 2-3 pytania, oddamy głos panu profesorowi, później zrobimy kolejną rundę pytań. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Przepraszam bardzo, ja bardzo chętnie bym zadał pytanie, tylko nie widzę tej opcji rączki, a nie chcę się też w cudzysłowie wyrywać. Tak, tutaj reakcja, pod ikonką reakcja można podnieść rączkę, ale bardzo proszę, bardzo prosimy pana o zadanie pytania. Dzień dobry państwu, panie profesorze, na wstępie dziękuję za świetne wystąpienie, oczywiście książkę również czytałem. Ja bez wątpienia do szeregu kwestii się nie odniosę z oczywistych względów braku kompetencji. Niemniej jednak, tak z perspektywy karnistycznej, jeżeli chodzi o ten model aplikacji tego, o czym pan profesor powiedział, nie przez orzeczenie TK, tylko w takiej codziennej praktyce stosowania prawa, nazwijmy to w cudzysłowie, w rejonie. Idzie adwokat, obrońca i czy dobrze rozumiem, czy to, co pan profesor zaprezentował, to w zasadzie mogłoby być aplikowane w ten sposób. Mamy niekonstytucyjny przepis o vacatio legis, ten 5, zmieniający 33. Sąd ma obowiązek i uprawnienie dokonania jego wykładni, w tym z perspektywy 8 ustawy zasadniczej bezpośrednio zastosować konstytucję. Dokonuje procesu prokonstytucyjnej wykładni z perspektywy zawartości normatywnej regulacji konstytucyjnych, ale nie tylko, dojdzie do przekonania, no tego się nie da wyłożyć w taki sposób, żeby było zgodne między innymi z konstytucją. A więc dokonuje wykładni w zgodzie z konstytucją i mówi, no to jest w każdym możliwym wariancie interpretacyjnym niezgodne z konstytucją, stosuje formułę odmowy stosowania tego przepisu. No i pojawia się ten problem, który pan profesor mówił, no 33, nie wiemy od kiedy i w konsekwencji sąd sobie zadaje pytanie, czy mam do czynienia z ustawą w rozumieniu artykułu 1, paragraf 1 kodeksu karnego obowiązującą w czasie czynu, czy ja mogę w ogóle twierdzić, że w tej dacie to był czyn zabroniony? Jeżeli mam wątpliwość, to twierdzę nie. I badam sobie, no ale teraz też się pojawia problem, ja o tym szczerze mówiąc nie myślałem, no ale co jeżeli czyn był popełniony już na przykład
po noweli, po tych przepisach prowadzających i na przykład w noweli to nie jest czyn zabroniony, a ona nie wchodzi w życie, a na gruncie starych przepisów to jest czyn zabroniony. No ale generalnie rozumiem, że taki miałby być model aplikacji mniej więcej w praktyce, jak teraz powiedziałem, czy czegoś nie zrozumiałem, coś należałoby inaczej robić. Będę wdzięczny za odpowiedź. Dobrze, bardzo dziękujemy panu doktorowi za pytanie i pan profesor Grabowski jako drugi się zgłosił. Andrzeju, bardzo proszę o zadanie pytania. Dziękuję bardzo. Ja mam tak, no bym powiedział, częściowo pytanie, a częściowo uwagę, bo już na ten temat żeśmy z panem profesorem Małeckim rozmawiali trochę, ale dzisiaj mi przyszły do głowy, no tak po, no, z pewnego dystansu od tych rozmów, takie pomysły. Mianowicie pierwszy pomysł jest taki, gdy rozważał pan to rozwiązanie modelowe, mianowicie jeżeli byśmy przyjęli, a to chyba by było z teoretycznego punktu widzenia takie najbezpieczniejsze, zważywszy na dużą kontrowersyjność tego odżycia ewentualnego, tego wcześniejszego przepisu o wejściu w życie, no to jeżeli byśmy przyjęli, że no ta ustawa z 7 lipca 2022 roku z braku jakiejkolwiek regulacji takiej własnej, kiedy ona wchodzi w życie, no to powinna wejść w życie na zasadach ogólnych, czyli 14 dni, prawda? I pan, pamiętam, na tym slajdzie napisał, i z tym oczywiście się zgadzam, że to by była jeszcze większa retroakcja przepisów prawa karnego, gdybyśmy tak przyjęli. I no, w związku z tym, no to jest niekonstytucyjne, tak przyjąć nie można. Ale przyszedł mi do głowy taki pomysł, też nie jestem do końca przekonany, czy ja dobrze myślę i troszkę się tak czuję jak adwokat diabła, ale powiedzmy, to też w nawiązaniu do tego, co mój szanowny przedmówca mówił, mianowicie, czy można by przyjąć, że ta nieretroakcja, to ona wywoła de facto tylko skutki na korzyść osób, no, które popełniły czyny, no powiedzmy po 22 lipca, no ale w każdym razie, do których by się ta nowelizacja merytorycznie odnosiła, a to dlatego, że no, ja nie jestem karnistą, ale pamiętam, że w prawie karnym jest zasada ta lex mitior agit, prawda? I czy przypadkiem tu nie byłoby wyjście takie, że gdyby, bo to mówimy o tym rozwiązaniu modelowym, gdyby w przyszłości Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ta nowelizacja druga tego przepisu o vacatio legis jest niekonstytucyjna i nie odżywa ten przepis pierwszy, bo on jakby został zderogowany mimo wszystko, i przyjąłby, że ta nowela kodeksu karnego wielka weszła 22 lipca, nomen omen, 2022 roku, wyjaśniając, że oczywiście skutki tej decyzji nie mogą być skutkami na niekorzyść osób, które będą sądzone w tym reżimie, no to wtedy, no mówię, z teoretycznego punktu widzenia, no ja tu nie widziałbym takiego wielkiego naruszenia reguł konstytucyjnych właśnie dzięki temu, że jest zasada lex mitior, która by pozwoliła, to o czym mówił mój przedmówca, pan doktor, pozwoliłaby także no, skorzystać z tego, że jeśli w ramach tej nowelizacji byłoby coś, byłaby jakaś regulacja na korzyść, no to wtedy mógłby sąd z tego skorzystać. To znaczy, to jest jeden taki pomysł. Drugą mam uwagę czysto pojęciową, no nie jestem oczywiście konstytucjonalistą, ale tak mi się wydaje, że tutaj pan dość projektująco posługuje się pojęciem wtórnej konstytucyjności, bo na tyle, na ile ja pamiętam, no to o wtórnej konstytucyjności się mówiło chyba w doktrynie prawa konstytucyjnego, przynajmniej aktualnie, wtedy, gdy jest orzeczenie TK, które mówi, że jakaś regulacja jest niekonstytucyjna, a Sejm sobie i tak uchwala jeszcze raz taki sam przepis, powiedzmy w podobnym otoczeniu normatywnym. Tutaj tak jak zrozumiałem, ale to może źle zrozumiałem, to bym prosił ewentualnie o wyjaśnienie, pan używa tego określenia w jakimś innym sensie, bo mówię, no może to są braki mojej percepcji, ale ja tu nie dostrzegłem
odwoływania się do jakiegoś wcześniejszego orzeczenia TK, które by wprost mówiło, że no, o czym by musiało mówić? No chyba o tym, że ten przepis nowelizujący. Znaczy, pan o tym wspominał w swoim referacie, ale ja tego po prostu no, jakby nie percepowałem, także tu prosiłbym o małe wyjaśnienie. I trzecią króciutką uwagę mam taką, też połączoną ewentualnie z pytaniem, czy pan zgodziłby się z taką opinią, że wydaje mi się, no bo dalej Trybunał Konstytucyjny nie działa, więc jedyna sensowna droga, żeby no, skorzystać z pana analizy, no i z tego, że no, zostało chyba wykazane, że te nowelizacje były niekonstytucyjne, to jest ta perspektywa wdrożenia. I także o tym pan wspominał. Przy czym w tej perspektywie wdrożeniowej, no to sądzę, że tutaj no, jest rola doktryny, jest rola no, nasza także no, naukowców, powiedzmy, żeby w jakiś sposób upowszechnić wśród prawników polskich, no, a zwłaszcza plus wśród sędziów, to przekonanie, że no, sędziowie, jak pan słusznie zauważył, podlegają obowiązkowi stosowania obowiązujących przepisów prawa, no i za każdym razem powinni jednak te decyzje walidacyjne podejmować. A jeśli są bardzo, bardzo no, sensowne wątpliwości dotyczące tego, czy można w ogóle zrekonstruować ten aspekt normatywny, ten aspekt, przepraszam, temporalny tych norm prawnych, które w tej nowelizacji się znalazły, no bo brakuje momentu, od kiedy niby miałyby one funkcjonować, miałyby one oddziaływać, no to prawdopodobnie no, trzeba poczekać, aż się znajdzie odważny sędzia, który no, orzeknie, nie stosując tej noweli i, no, i sprawa przejdzie przez instancję, prawda? Tylko to mówię, no, z naszej strony, jak sądzę, może być tylko pewna zachęta do tego, polegająca na dostarczeniu argumentacji, bo pan w swojej książce dostarczył, moim zdaniem, doskonałą argumentację do ewentualnego przyszłego rozstrzygania tej sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, ale w gruncie rzeczy, no przecież z tej argumentacji mogą korzystać także, tak mi się wydaje, sędziowie, z tym, że no jak państwo może wiecie, no jestem zwolennikiem tezy, że nie tyle mogą, ile mają obowiązek, bo moim zdaniem mają obowiązek podejmowania decyzji walidacyjnych i tego nic nie zmienia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i widzę kolejne zgłoszenie pani profesor Moniki Florczak-Wątor. Moniko, bardzo prosimy. Bardzo dziękuję. To zanim przystąpię do tych moich trzech pytań, które mam, to może tylko dla tych z Państwa, którzy szukają jeszcze tej łapki, powiem, że jeśli jej nie widać u Państwa na pasku, to na końcu, znaczy po lewej stronie, są tutaj takie trzy kropeczki i tam są właśnie, jest ta reakcja, o której mówił Pan profesor, tak, i wtedy o właśnie będzie więcej osób, które mogą się zgłosić. Natomiast ja mam trzy pytania do pana profesora Małeckiego, i te wszystkie trzy pytania są związane z innymi orzeczeniami, które jakoś tak mi się wydają bardzo podobne do tego, o czym pan profesor mówił, oczywiście w różnych aspektach. Po pierwsze, chciałam przypomnieć takie orzeczenie K47 przez 15, czyli orzeczenie dotyczące nowelizacji ustawy, jednej z nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Tak zwana to była ustawa gwiazdkowa. I to było o tyle ciekawe orzeczenie na tle tego, o czym pan profesor Małecki mówił, że w tym orzeczeniu Trybunał właśnie stwierdził niekonstytucyjność całej procedury. No, powiedział, że ta procedura uchwalenia ustawy była skandaliczna. Oczywiście wcześniej też się zdarzały różne wadliwości proceduralne, ale wtedy Trybunał stwierdzał taką niekonstytucyjność punktową. Na przykład, jeżeli przepis pojawił się w ustawie i mieliśmy tutaj do czynienia z takim wyjściem przez Senat poza zakres dopuszczalnych poprawek, no to ten przepis był uznawany za niekonstytucyjny. Natomiast w tej sprawie K47 przez 15 to była, według mojej wiedzy, ale oczywiście mogę się mylić, jedna z dwóch spraw, gdzie Trybunał ze względu na takie wady proceduralne stwierdził niekonstytucyjność całej ustawy.
I na tle tej sprawy właśnie pojawiła się u mnie taka refleksja, czy jeśli Trybunał jakby, i to jest moje pierwsze pytanie do pana profesora Małeckiego, jeśli Trybunał stwierdza, że cała procedura była niekonstytucyjna, to znaczy ta wadliwość była tak daleko idąca, że trzeba stwierdzić niekonstytucyjność całej ustawy, to czy na końcu tej bardzo skandalicznie wadliwej procedury możemy powiedzieć, że jest ustawa, bo możemy sobie wyobrazić, że ta procedura mogłaby być jeszcze bardziej skandalicznie niekonstytucyjna, że na przykład to byłaby procedura tylko i wyłącznie w ramach Sejmu z pominięciem na przykład Senatu. I tutaj na końcu pojawi się pytanie, czy właśnie mamy do czynienia z ustawą. No i to pytanie chciałam właśnie zadać, czy pan profesor to rozważał, jeżeli właśnie takie duże zarzuty do tej procedury są podnoszone, to czy na końcu możemy powiedzieć, że w takiej procedurze, która nie spełniała standardów procedury ustawodawczej, powstała na końcu ustawa? Drugie pytanie na tle innego orzeczenia, mianowicie to jest orzeczenie K9 przez 11, czyli słynne orzeczenie dotyczące kodeksu wyborczego. I tam poza kodeksem wyborczym, który wówczas znajdował się właśnie w okresie vacatio legis, była również przez Trybunał kontrolowana taka nowelizacja, która pojawiła się mniej więcej tak samo jak tutaj, czyli po tym jak kodeks wyborczy został opublikowany w Dzienniku Ustaw, a zanim jeszcze wszedł w życie, Sejm właśnie uchwalił taką nowelizację tego oczekującego na wejście w życie kodeksu wyborczego i to była nowelizacja dotycząca takich wielkoformatowych plakatów i haseł wyborczych, których nie można było w wyborach stosować. I ta nowelizacja też była tutaj badana przez Trybunał. Trybunał wtedy stwierdził, że ta nowelizacja, ta mała ustawa właśnie nowelizująca kodeks wyborczy jest niekonstytucyjna. Moje pytanie jest takie, mianowicie wtedy ta ustawa nowelizująca została uznana za niekonstytucyjną, nawet nie ze względów proceduralnych, ale właśnie z uwagi na naruszenie przepisów materialnych. Trybunał powiedział, że takie zakazanie tych wielkoformatowych plakatów, czyli billboardów jednym słowem, narusza artykuł 54 ustęp 1 i wolność słowa. I tutaj to moje pytanie dotyczy tej jednej z wcześniejszych prezentacji, tych slajdów, gdzie właśnie pan profesor Małecki pokazał te wzorce, które jego zdaniem można byłoby rozważać jako te, które tutaj przesądzałyby o niekonstytucyjności tej ustawy, ale wśród tych wzorców na przykład nie było artykułu 42 ustęp 1. I czy można byłoby właśnie także rozważać, tak, tutaj mamy na przykład artykuł 2, 7 i mamy te przepisy dotyczące właśnie procedur, ale nie ma artykuł 42 ustęp 1. Jednym słowem, czy można byłoby też powiedzieć, że tego rodzaju właśnie wady, oczywiście wady proceduralne czy wady przepisu dotyczącego vacatio legis, to są też wady, które dotyczą właśnie tych standardów odpowiedzialności karnej, sposobu egzekwowania, odpowiedzialności zasad, prawda? Czyli jednym słowem zarzut o charakterze materialnym. I ostatnie pytanie na tle takiego starego już orzeczenia z 99 roku, K5 przez 98, i tych rozważań profesora Małeckiego dotyczącego tego, że no nie ma dobrego sposobu ustalenia tej daty, da? Czyli w jaki sposób ustalić to vacatio legis, tą vacatio legis. I dwie możliwości chciałabym zasugerować. Pierwsza to właśnie ta z ustawy K5, z tego orzeczenia K5 przez 98. Tam Trybunał stwierdził niekonstytucyjność terminu wejścia w życie ustawy, to chodziło o taką ustawę dotyczącą zasad finansowania oświetlenia przez ulicę i to miało tam znaczenie, bo chodziło o to, czy samorządy mają wcześniej za to płacić, czy też nie. I na końcu tego orzeczenia jest takie, są takie dwa zdania, które przeczytam, to orzeczenie sobie tutaj otworzyłam. Sprzeczność z konstytucją powoduje, że właśnie ten przepis zawierający tę vacatio legis straci moc w zakresie, w jakim przewiduje moc obowiązującą ustawę przed jej ogłoszeniem. Nie oznacza to utraty mocy obowiązującej całego aktu normatywnego. Oznacza natomiast potrzebę określenia daty jej wejścia w życie. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego datę tę należy określić posługując się odpowiednimi przepisami ustawy o wydawaniu Dziennika Ustaw.
Stosownie do jej artykułu 4, akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jeżeli same nie stanowią inaczej. Tutaj nie stanowią inaczej i właśnie w związku z tym 14 dni. I tak Trybunał powiedział. Tak nie do końca się z tym zgadzam, ale dlatego jest właśnie moja, bo jak rozumiem, profesor Małecki też się z tym jakby nie zgadza, chociaż tutaj podał przykład ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, ale tam też mamy ten artykuł 4 i analogiczną regulację. A moje pytanie dotyczy tego, czy tą odpowiednią vacatio legis nie moglibyśmy wyprowadzić właśnie z konstytucji, z artykułu 2. To oczywiście byłoby olbrzymim wyzwaniem, określenie, co oznacza odpowiednia vacatio legis. Czy to będą 3 miesiące, czy to będzie 6 miesięcy, czy wystarczające są 14 dni. No ale z drugiej strony wiemy, że Trybunał w swoim orzecznictwie dookreśla tą odpowiedniość vacatio legis, bo właśnie na tej podstawie, na podstawie nie tych przepisów ustawowych, gdzie mamy 14 dni, ale na podstawie artykułu 2, i właśnie tej regulacji konstytucyjnej stwierdza, czy jakiś vacatio legis jest odpowiednie. Więc moje pytanie jest takie, czy Trybunał nie mógłby stwierdzać, że w tym przypadku odpowiednie byłoby vacatio legis na przykład 6-miesięczne i ta ustawa weszła w życie, czy powinna wejść w życie w terminie 6 miesięcy. Czy to byłoby jakieś rozwiązanie? Ja bym to nazwała bezpośrednim stosowaniem konstytucji i bym powiedziała, że artykuł 8 ustęp 2 być może na to zezwala. Ale to jest pytanie do pana profesora Małeckiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Ja myślę, że mamy już kilka pytań, które dla uporządkowania materii będą w tym momencie kierowane do naszego dzisiejszego gościa. Bardzo prosimy, panie profesorze. Później zrobimy jeszcze kolejną rundę pytań. W tym momencie oddajemy panu głos. Bardzo państwu dziękuję za wszystkie pytania. Postaram się sprostać, ale z góry przepraszam, jeżeli nie wszystko mi się uda po prostu wyjaśnić i nie będę w stanie po prostu na pewne pytania odpowiedzieć, no to wybaczcie państwo, ale materia, że tak powiem, jest tak skomplikowana, bo zahacza o też i zagadnienia teoretyczno-prawne, konstytucyjno-prawne. Też nie czuję się kompetentny, żeby w tak szerokim zakresie podchodzić do analizy tego problemu. I też jakby chcę powiedzieć jedną rzecz, że w zasadzie to jest to, co wybrzmiało w końcowej części wypowiedzi pana profesora Grabowskiego, że tak naprawdę ja starałem się pokazać pewne kwestie od strony prawa karnego, natomiast bardzo bym się cieszył w sumie, gdyby problematyka właśnie bardziej konstytucyjno-prawna czy teoretyczno-prawna też została jakoś podjęta przez państwa, szanownych państwa słuchaczy, właśnie żebyśmy tak wspólnie w kolejnych publikacjach, prawda, zastanowili się nad tym, co z taką sytuacją, mającą tak istotne znaczenie dla norm prawa represyjnego, zrobić. Więc to w tym sensie jakby postrzegam swoją rolę tylko bardziej jako osoby, która może nawet i poddaje pewien pomysł na analizę, natomiast nie roszczę sobie żadnego prawa i kompetencji, żeby rozstrzygać te kwestie w jakiś sposób przesądzający. Jeżeli chodzi o wypowiedź pana doktora, przepraszam, że pójdę jakby po kolei, tak jak państwo zabieraliście głos, wypowiedź pana doktora, jakby, no oczywiście tak naprawdę najprostszą, znaczy najczystszą opcją byłoby uznanie, że mamy jakby dziurę w kodeksie karnym. To znaczy mamy przepisy zmienione, derogujemy przepis w aspekcie temporalnym i połowa kodeksu karnego wylatuje w powietrze. Nie ma tego przepisu, nie ma czego zastosować w efekcie uznania, że przepis o vacatio legis jest niekonstytucyjny. Tylko że to właśnie prowadzi według mnie do czegoś, co nie do końca jest akceptowalne z punktu widzenia jakiejś stabilności systemu prawnego. Stąd starałem się pokazać, jak uniknąć jakby tej dziury legislacyjnej. To znaczy, jak uniknąć sytuacji, w której rzeczywiście powiemy sobie, Trybunał Konstytucyjny robi coś po to, żeby naprawić system prawny, a tak naprawdę prowadzi do sytuacji bardzo groźnej, no bo to przecież ta nowelizacja dotyczyła, proszę państwa, takich przestępstw jak zgwałcenie, zabójstwo, no więc chyba to by było systemowo nieakceptowalne, żebyśmy sobie powiedzieli, nie ma przepisu o zabójstwie, to znaczy to nie jest ustawa obowiązująca w zakresie przepisu o zabójstwie. Stąd takie moje dążenie, żeby ten sąd karny, stosując rozproszoną kontrolę, nie tylko mógł powiedzieć, nie stosuje tego przepisu i w związku z tym nie stosuje nic, niczego, tylko jakby musi poszukać możliwości
interpretacyjnych, żeby jednak zastąpić ten przepis, którego się nie da zastosować, jakąś inną normą. I stąd właśnie ten mój pomysł, żeby pokazać wszystkie przepisy, które miały być zmienione nowelizacją lipcową, one tak naprawdę w świetle standardów konstytucyjnych nie mogą zostać uznane za zmienione, więc ustawa stara, to znaczy tutaj zakładamy już, że ona jakby jest stara w stosunku do czegoś, prawda? Nie, ona nie jest jakby ustawą dawną, poprzednio obowiązującą. Nie, ona jest ustawą cały czas obowiązującą, bo nie było skutecznego wprowadzenia do systemu nowych norm prawnych. Z tym wyjątkiem, że coś może działać na korzyść. I wtedy po prostu sąd karny, chroniąc prawa i wolności obywatela, musi powiedzieć w ten sposób: ja nie mogę ciebie, obywatelu, obciążyć tym, że cię skażę za przestępstwo, którego tak naprawdę nie ma, w świetle tego, co ci obiecał ustawodawca, przekonując cię, że od 1 października to już nie będzie przestępstwo, tylko na przykład wykroczenie. Więc tutaj w tym sensie mówię o kompetencji sądu do tego, żeby zastosować te przepisy na korzyść obywatela, czyli uznać, że ta ustawa z dniem 1 października na korzyść obywatela zmieniła jego sytuację prawną. Artykuł 4 kodeksu karnego, to się pojawiło i w wypowiedzi pana doktora, i to znaczy nawiązanie do tego problemu i w wypowiedzi pana profesora, to znaczy stosowanie jakoś per analogiem artykułu 4, który mówi o zasadach intertemporalnych. Proszę zwrócić uwagę, że to w ogóle jest tak, że tak naprawdę te uchylone czy zmienione przepisy kodeksu karnego, one nigdy nie tracą mocy obowiązującej, w tym sensie, że już nie mogą być nigdy zastosowane, no bo zawsze ustawa dawniejsza, poprzednio obowiązująca, która jest korzystniejsza dla sprawcy, to ona jest obowiązująca dla sądu i ona kreuje dla sądu normę, która musi być zastosowana w tym konkretnym przypadku. Natomiast to jest jakaś tylko daleka analogia, bo proszę zobaczyć, jeżeli mamy czyn popełniony po 1 października 2023, czyli w sytuacji, w której no, prima facie obowiązuje ta nowelizacja, to przecież w czasie orzekania, na przykład jutro, nie obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia. Obowiązuje ta sama, obowiązuje ta nowelizacja lipcowa. Ale tak czy inaczej, my musimy ustalić, czy ona jakby w ogóle obowiązuje. Czyli to nie jest problem na styku ustawa poprzednio obowiązująca, ustawa nowa, tylko to jest problem, czy po 1 października w ogóle obowiązuje ta ustawa, która w czasie czynu, ona też musimy rozstrzygnąć, czy ona obowiązywała w czasie czynu. Bo z czynami popełnionymi przed 1 października nie mamy problemu, no bo tu oczywiście stosujemy stan prawny z czasu popełnienia czynu. On w wielu sytuacjach był korzystniejszy dla sprawcy, bo ta nowelizacja lipcowa wiele sankcji zaostrzała i wiele innych regulacji represyjnych wprowadzała. Więc tak naprawdę mówimy o problemie czynów popełnionych po 1 października, które będą czynami popełnionymi pod rządami prima facie tej represyjnej nowelizacji. I ta nowelizacja obowiązuje też w czasie orzekania. Więc to odesłanie do artykułu 4, czy takie stosowanie artykułu 4 per analogiam, to wydaje mi się taka bardzo daleka analogia, bo i tak pozostaniemy z problemem ustalenia, czy ustawa nowa obowiązuje. Po prostu, więc wydaje mi się, że tutaj problem i tak jest ten podstawowy, czy możemy mówić o ustawie obowiązującej, nie uciekniemy od tego, nie uciekniemy od tego pytania. Jeżeli chodzi jeszcze o wypowiedź właśnie pana profesora Grabowskiego dotyczącą, tak sobie spróbowałem to zapisać. Aha, właśnie, zachęta jakby dla sądów do jakby wdrażania pewnych mechanizmów kontroli. Też chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że my musimy stwierdzić niekonstytucyjność, tylko bardziej mi chodzi o to, żeby uporządkować stan prawny, żeby jakieś metody kontroli konstytucyjności wdrożyć. Okej, może nam wyjdzie na końcu, że musimy uznać, że te przepisy są zgodne z konstytucją z jakiegoś powodu, ale na pewno to będzie stan lepszy, jeżeli jakaś instancja sądowa czy trybunalska się o tym wypowie, niż w sytuacji, w której żaden organ się o tym właśnie nie spróbuje wypowiedzieć. Więc raczej bym powiedział, że lepszą sytuacją jest wdrożenie kontroli, czy to w postaci kontroli rozproszonej, weryfikowanej w sądzie wyższej instancji, czy to w postaci, nie wiem, wniosku do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zasadniczej wykładni ustawy, prawda, czy podjęcie uchwały rozstrzygającej rozbieżności w orzecznictwie, w jakikolwiek sposób wdrożyć tą kontrolę sądową
żeby na końcu było powiedziane, stosujemy nowelizację lipcową, trudno, mleko się rozlało, nie możemy tego naprawić. No, większe szkody by były dla systemu, gdybyśmy stwierdzili, że ta nowelizacja nie obowiązuje. Chodzi mi o to, żeby wdrożyć tą kontrolę i powiedzieć to, przesądzić to, czy w kierunku konstytucyjności, czy w kierunku niekonstytucyjności, no to jest jakby kompetencja uprawnionych organów, żeby to przesądzić. Wydaje mi się, że lepiej stwierdzić, że coś jest, no, moim zdaniem, wbrew argumentom jednoznacznym, że to jest niekonstytucyjne, ale lepiej stwierdzić, że to jednak jest konstytucyjne, albo że nie możemy stwierdzić, że jest niekonstytucyjne, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, niż pozostawać przez lata tak naprawdę w stanie pewnego zawieszenia. Używałem pojęcia jakby wtórnej niekonstytucyjności. Wydaje mi się, że w takim sensie, że po prostu pewnego rodzaju rozstrzygnięcia Trybunału, które w pierwszym kroku, czy w takim myśleniu krótkoterminowym prowadzą do rozwiązania problemu, natomiast na dłuższą metę czy w szerszej perspektywie one rzeczywiście generują pewne inne ryzyka niż tylko związane z tym, że uznaliśmy ten przepis jakby za niezgodny z konstytucją. Natomiast tutaj nie chcę też, ja nie mam też właśnie kompetencji, żeby wkraczać w te rejony konstytucyjno-prawne. Tak zrozumiałem tą literaturę, którą też omawiam w książce, która właśnie mówiła, że pewnego rodzaju decyzje Trybunału, mimo że poprawne w zakresie zaskarżenia, one mogą generować pewien stan tak zwanej wtórnej niekonstytucyjności, że uporządkowaliśmy sytuację, bo derogowaliśmy przepis niekonstytucyjny, ale to powoduje pewne rozchwianie systemu, bo system naczyń połączonych sprawia, że inne regulacje zaczynają w ten sposób nam oddziaływać na system prawny, że nie do końca uzyskujemy pożądany efekt. To jakby w ten sposób rozumiałem to pojęcie wtórnej niekonstytucyjności. I teraz, jeżeli chodzi o pytania pani profesor. Mam jedno zdanie, rzeczywiście zamieszczam w książce, że tak naprawdę to, że to jest nowa inicjatywa ustawodawcza, zgłoszona przez w gruncie rzeczy nieuprawniony podmiot, poprzez grupę posłów, a nie Radę Ministrów jako organ kolegialny, że to może stawiać pod znakiem zapytania, czy to w ogóle jest ustawa w rozumieniu konstytucyjnym, czy to w ogóle jest ustawa w rozumieniu artykułu 42 Konstytucji. Wydaje mi się, że ten zarzut dotyczący kompetencji podmiotu do inicjowania pewnych projektów legislacyjnych, to jest jeden z poważniejszych zarzutów, które można jakby zgłosić pod adresem właśnie no, procedury legislacyjnej, że mamy tak naprawdę wytwór działania Sejmu, który od samego początku jest wadliwy, bo grupa osób albo pewien organ nie miał kompetencji do tego, żeby w ogóle inicjować pewne kroki legislacyjne. Natomiast takiego jakby stwierdzenia wprost nie zawieram jakby w pracy, że to nie jest ustawa, ale bym widział, że jest pewne pole do argumentacji, że skala tych naruszeń proceduralnych, bo z naruszeniami merytorycznymi jest trochę gorzej, to znaczy proceduralnie one są ok, tylko że nie podoba nam się zawartość tych przepisów. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o naruszenia proceduralne, można by wyobrazić sobie taką argumentację, która wskazuje, mamy prima facie ten właściwy wytwór działania Sejmu, czyli ustawę, ale tak naprawdę skala naruszeń konstytucji jest tak ogromna, że trudno tutaj mówić o ustawie w takim sensie, w jakim ma na myśli ustawę jako pewien akt prawa powszechnie obowiązującego, też hierarchii źródeł prawa stojący na określonym szczeblu, że to w ogóle może być uznane za ustawę w sensie konstytucyjnym. Ten pomysł z artykułem 42 ustęp 1 mi się podoba, to znaczy tam do dwóch słów jakby można, czy na dwóch słowach można oprzeć te argumenty. I na tym słowie ustawa, i na tym słowie obowiązująca w czasie czynu. No to jest jakby wzorzec dla prawa karnego mający fundamentalne znaczenie. I w ogóle ja to też w książce poruszam, że w zasadzie żadna inna gałąź prawa, ani prawo cywilne, ani prawo administracyjne, i różnego rodzaju formy odpowiedzialności przewidziane w systemie prawnym nie uzyskały tak daleko idącej gwarancji, jak to prawo represyjne sensu stricto. Bo tak naprawdę konstytucja i też konwencje mówią o tym wymogu odpowiedzialności za czyn na podstawie ustawy obowiązującej w czasie czynu. One wyraźnie ten warunek przewidują tylko dla tych ustaw sensu stricto represyjnych, tylko dla tego, co nazywamy odpowiedzialnością karną. Więc to też by był dodatkowy argument, że rzeczywiście kwestionowanie konstytucyjności proceduralnej pod kątem artykułu 42 ustęp 1, no to jest coś, co moim zdaniem jest jakby do uzasadnienia, prawda? To jest coś, co jakby jak najbardziej może mieć miejsce. I data wejścia w życie.
Ja to w książce rozważam. Wybaczcie mi Państwo, bo wstałem dzisiaj o 4 rano, ale i to też powoduje, że mój umysł nie pracuje już tak, jak powinien, ale po prostu rozważałem w książce wiele wariantów, od kiedy jakby można by, pomijając ten niekonstytucyjny przepis, z jaką datą można by próbować określić, że ta ustawa wchodzi w życie, mimo że tak naprawdę nie ma przepisu o vacatio legis zgodnego z konstytucją. I nawet tam podaję jeden z wariantów, tak jak sobie przypominam tą swoją argumentację, że jednym z wariantów jest właśnie nie 14 dni od ogłoszenia, jak to mówi ustawa o ta ogólna, tylko na przykład 14, jakoś per analogia miej stosowanie, na przykład 14 dni od wyroku Trybunału, jakby od ogłoszenia wyroku Trybunału w publikatorze urzędowym. Miałem pewne wątpliwości co do tego, bo moim zdaniem to oznaczałoby, że de facto Trybunał Konstytucyjny przestaje pełnić funkcję negatywnego prawodawcy i jego orzeczenie nie jest derogujące, tylko de facto jest prawno kształtujące i jest jakby wprowadzające ustawę w życie. Więc nie wiem, czy to jakby tutaj jakby nie kłóci się z rolą Sądu Konstytucyjnego. Też to jest przecież tak, jakby patrzeć na artykuł 190, on mówi, że może odroczyć utratę mocy obowiązującej przez przepis, czyli jakby ten przepis też wyraźnie podkreśla, że ta kompetencja Trybunału to jest do orzekania o utracie mocy obowiązującej przepisu. A tu de facto byśmy mieli sytuację, w której derogacja jednego przepisu powoduje automatycznie wejście w życie szeregu innych przepisów z jakąś datą. Więc tu co do tego miałem pewne wątpliwości. Natomiast gdyby taką możliwość dopuścić, to wydaje mi się, że byłoby to możliwe, ale z bardzo rzeczywiście odległym dniem wejścia w życie tej nowelizacji. Na przykład właśnie stwierdzenie, że po orzeczeniu Trybunału, jak to zostanie opublikowane, żeby rzeczywiście to spełniało takie cechy, że to nie wynika jakby wprost z orzeczenia, tylko po prostu na podstawie konstytucji chcemy, żeby ta ustawa zaczęła obowiązywać i odrywamy ją jakby od samego faktu opublikowania wyroku, tylko dajemy czas całemu systemowi prawnemu, żeby on jakby zaakceptował tą ustawę, że ona wejdzie w życie na przykład właśnie z terminem 6 miesięcy, ale już nie od ogłoszenia tej ustawy w sensie bazowym, czyli w naszym przypadku to by był grudzień 2022. No więc to też 6 miesięcy to by wchodziło mniej więcej w wakacje 2023. To też nie do końca by to było chyba dobre. Tylko właśnie na przykład 6 miesięcy od opublikowania wyroku TK w Dzienniku Ustaw. Jakby w ten sposób bym ten termin liczył. To wydaje mi się by było mniej ryzykowne niż próba stosowania jakby wprost tych przepisów ogólnych mówiących o tym, kiedy akty prawne wchodzą w życie, jeżeli dana ustawa nie określiła wyraźnie przepisu o vacatio legis. Tak bym się odniósł do tych wątpliwości. Jeśli coś będzie trzeba dodać, to oczywiście jestem jeszcze do Państwa dyspozycji, mogę coś dopowiedzieć. Nie wiem, czy wszystkie jakby na wszystkie pytania odpowiedziałem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za odpowiedzi i mamy kolejne zgłoszenie. Pani profesor, bardzo prosimy, pani profesor Monika Płatek. I zachęcam też Państwa do przygotowania kolejnych pytań. Będziemy mieli jeszcze jedną rundę i możliwość zadawania. Bardzo proszę, pani profesor. Ja wstałam o 5 rano, w związku z tym niedługo później niż pan profesor. I chcę serdecznie podziękować Ci za zorganizowanie tej dyskusji i samej książki, ale mam parę uwag i parę pytań, bo przyznam się szczerze, kiedy w ręku z książką próbowałam dyskutować o niej z sędziami niektórymi, to usłyszałam odpowiedź bardzo prostą, że to, co ich obowiązuje, to jest to, co jest ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Więc do jakiego stopnia to dyskusja, którą teraz prowadzimy, rzeczywiście ma szansę przełożyć się na rzeczywistość. I rozumiem, że to nie jest odpowiedź, którą tylko Pan może nam udzielić. Natomiast z tego, co Pan wcześniej mówił, wydaje mi się, że Trybunał Konstytucyjny jako ten negatywny ustawodawca również kształtuje prawo. Najlepszym dowodem jest wyrok z 20 roku w sprawie ustawy o planowaniu życia rodzinnego, który w istocie negując stworzył. Więc myślę sobie, że tutaj
To może być niezależne od tego, jak nazwiemy Trybunał Konstytucyjny. Trzeba patrzeć właśnie na skutki, które to przyniesie do innej ustawy. Ale w związku z tym mam dalsze dwa pytania. W tej chwili rzeczywiście to jedno jest związane z terminem vacatio legis. Wydaje mi się, że vacatio legis musi być odpowiednio długie w zależności od materii, która jest regulowana. Wyobrażam sobie, że obecnie trwające prace nad dostosowaniem definicji zgwałcenia w kodeksie karnym do obowiązującego do 2015 roku wymogu wynikającego z konwencji stambulskiej rzeczywiście wymagają prawdopodobnie vacatio legis, który pozwoli na informację do społeczeństwa, czym jest zgwałcenie. I zmiany, które ustawodawcy bez przerwy wprowadzą, podwyższając surowość kary, wprowadzając bezmyślne tak naprawdę przepisy, na przykład zgwałcenie kobiety ciężarnej, przepraszam, od którego momentu ta ciężarna ma być inaczej traktowana, jeżeli jest zgwałcona, pokazują, że ustawodawca miał z tym bardzo duże problemy sam. W związku z tym, jeśli ustawodawca ma problemy, to tym bardziej musimy oczekiwać, czy tego typu problemy może mieć społeczeństwo. I tutaj wyobrażam sobie, że vacatio legis nawet w stosunku do poszczególnego przepisu może być stosowny. Ale pytanie jest takie, ale przepraszam, to które w tej chwili, bo te prace dzisiaj trwają, to które przepisy będziemy zmieniać? Czy będziemy zmieniać przepisy, bo nie odpowiada to, co pan mówi. Będziemy zmieniać przepisy kodeksu karnego z 1997 roku przed 22 lipca. Czy tak jak twierdzą sędziowie, pani sobie może mówić, pani jest łatwo to mówić, ale my musimy stosować prawo. To jest to drugie. I ja mam wątek, którego pan nie musi podejmować, ale to jest problem, z którym ja się mierzę, ponieważ w pana książce, która jest wyczerpująca, długa, i bardzo dziękuję za ten tutaj pokazanie tego na linii prostej, bo nawet tak czytelnie napisana praca w związku z tym, co robi ustawodawca, naprawdę jest trudno. Zrobił pan niesamowitą robotę, za to szalenie dziękuję, ale tą książkę po przeczytaniu mogłabym zacząć czytać na nowo, ponieważ to jest zagmatwane. Natomiast to, co mnie uderza w tych regulacjach, to jest na przykład zmiana artykułu 53, który mówi, w jaki sposób mamy wymierzać karę. Jeżeli przepis, który mówi, jak mamy wymierzać karę, jest sprzeczny z kilkoma konwencjami i z konstytucją, to co wtedy? To czy to nie jest moment, który zobowiązuje sędziów i przepraszam, do czego? I czy sędziowie rzeczywiście mogą tutaj robić i co mogą robić? To ja na razie tyle. Dziękuję. Bardzo dziękujemy pani profesor i może jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie. Nawet bez podnoszenia rączki do góry może włączyć mikrofon. Bardzo prosimy. Na razie nie widzę dalszych zgłoszeń. To może poprosimy pana profesora o udzielenie odpowiedzi na te pytania, a później jeszcze raz sprawdzimy, czy ktoś byłby zainteresowany zadaniem kolejnych. Bardzo prosimy. Bardzo pani profesor dziękuję za ten głos i no muszę powiedzieć, że jakby zgadzam się z panią profesor, jakby z tą w gruncie rzeczy smutną konstatacją, że sędziowie w tych głosach, które pani profesor przytoczyła, tak naprawdę rezygnują ze swojej funkcji sędziowskiej czy ze swojej władzy sędziowskiej, jaka jest im powierzona przez konstytucję i stają się rzeczywiście zakładnikami tego, co robi parlament w sposób bezrefleksyjny, a tu się bym zgodził z panem profesorem Grabowskim. Nie, że to nie chodzi o to, czy oni będą skłonni poddać te przepisy rozwadze, czy nie, tylko wręcz mają obowiązek. Jeżeli widzą, że są wątpliwości co do konstytucyjności przepisu, mają obowiązek przeprowadzenia wykładni, która doprowadzi do ustalenia pewnego stanu rzeczy zgodnego z normami, wartościami, jakimiś regułami państwa praworządnego. Więc tu się jakby z panią profesor zgadzam, że to jest jakby smutny obraz, że tak powiem, tego sądownictwa liniowego, czyli przepraszam, jakby, że to powiem, ale walczymy o pewne szczytne idee przywracania praworządności, a jak przychodzi do walki o praworządność kodeksu karnego, no to nagle się okazuje, że w sumie wszystko, co zrobił ustawodawca, jest zgodne z konstytucją i nie mamy tutaj nic do roboty. Więc w pełni się z panią profesor zgadzam, że jest tutaj, wydaje mi się, jeszcze dużo, dużo do zrobienia. No, odpowiedź jest taka. Oczywiście
Książka może sobie leżeć na półce, ale sędzia ma nie tylko kompetencje, ale i obowiązek przeprowadzić wykładnię przepisów. No i nie może być tak, że zbrodniczy przepis, bo można sobie wyobrazić różnego rodzaju wręcz zbrodnicze przepisy uchwalane przez ustawodawcę, że ten zbrodniczy przepis automatycznie prowadzi do wykreowania zbrodniczej normy i ten sąd, stosując to, robi z siebie zbrodniarza. No nie na tym polega władza sądownicza demokratycznego państwa prawnego. Zbrodnicze przepisy sędzia nie może ich stosować. I oczywiście to ekstremalna sytuacja, ekstremalny przypadek, ale schodząc o poziom niżej, no przepisy niezgodne z konstytucją co do podstawowych zasad ich uchwalania w procedurze legislacyjnej też powinny dać sędziom do myślenia, czy to jest coś, co powinno ich zmuszać do podejmowania pewnych działań. Więc tu nie mam wątpliwości, zgadzam się w pełni z panią profesor. Ja jakby zachęcam, bardziej bym w ten sposób powiedział, zachęcam sędziów, żeby wzięli to pod uwagę, prawda? Żeby poddali swojej refleksji tą sytuację. Może są dzisiaj wśród nas jacyś, prawda, sędziowie, czy może aplikanci, prawda, którzy będą w przyszłości sędziami. No, podyskutujcie w swoim gronie. No, może pomyślcie, no. Nie wiem, może jest coś takiego też, że nie chcecie się narażać na jakąś odpowiedzialność. No to może niech, przynajmniej niech jedna osoba, prawda, spróbuje jakoś zainicjować metodą jakby w pełni legalną. No, wniosek do Trybunału Konstytucyjnego zawsze można wysłać, prawda? Jaki ten Trybunał by nie był. Spróbujcie Państwo jakoś zweryfikować konstytucyjność tych przepisów, a przecież to wynika wprost z przepisów, że macie prawo skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, jeżeli macie wątpliwości co do konstytucyjności przepisów. Więc wydaje mi się, że powinniśmy o to dbać, żeby nie tylko w sprawach wielkich, praworządności takiej przez wielkie P, ale w każdej drobnej sprawie, która przekłada się na sytuację prawną każdego obywatela, jak się będzie w poniedziałek, czwartek czy piątek wydawało wyrok w cichej, niemedialnej sprawie, żeby jednak temu obywatelowi też zagwarantować praworządność w jego sprawie, która dla niego jest najważniejsza. Nie ta sprawa praworządności przez wielkie P, tylko dla ludzi jest najważniejsza ich sprawa karna, którą będą mieli przed sądem. Natomiast jeszcze jedna, jakby druga kwestia, o którą pani profesor pytała, a propos tego, co mamy zmieniać, prawda? Czy przepisy sprzed wejścia w życie noweli, czy przepisy te, które prima facie weszły w życie w październiku. Ja bym powiedział, że no Sejm powinien to zrobić w granicach jego kompetencji. I teraz w jaki sposób ewentualnie Sejm w granicach jego kompetencji może odwrócić skutki pewnego niekonstytucyjnego działania proceduralnego poprzedniego Sejmu? No powinien to zrobić tak naprawdę naprawiając przepisy, które nie mogą być podstawą do rekonstruowania norm, ale chyba właściwą formą działania takiego Sejmu byłoby czy to derogowanie, czy to zmiana tych przepisów, które zostały wprowadzone tą nowelizacją lipcową, zakładając jakby, że one kształtują system prawny. No, to jest kwestia techniczno-legislacyjna, jak to napisać w tej ustawie, powiedzmy, porządkującej system prawny, ale wydaje mi się, że jakby Sejm działając w granicach swojej kompetencji, on może stwierdzić derogację, jakby może zrobić coś, co będzie derogowaniem pewnego przepisu, no w taki sposób, że po prostu w ustawie się wypowie, że ten przepis traci moc. I chyba chodzi tutaj o te przepisy zmienione nowelizacją lipcową. Ja bym to tak widział. Czyli nie przypisujemy jakby prawodawcy kompetencji do tego, żeby sobie ocenił, te nie obowiązują, więc my zmieniamy te poprzednie, tylko trzeba tak naprawdę ex post wycofać wszystko, co jakby w warstwie przepisów jest niezgodnego z konstytucją. A organy władzy innego rodzaju, prawda, na przykład sądy, one z tych przepisów wyprowadzają normy prawne, które ich wiążą, więc tu mamy pewien, wydaje mi się, już trochę inny poziom stosowania tego prawa, że sądy już są na poziomie norm, natomiast Sejm jest na poziomie przepisów. I wydaje mi się, że trzeba by zmieniać przepisy zmienione nowelizacją lipcową. Tak bym to widział legislacyjnie. Dziękuję bardzo. Dobrze, bardzo dziękujemy. Zaglądam, czy mamy jeszcze jakieś zgłoszenia od Państwa, ale nie widzę ani na czacie, ani rączek, ani włączonych mikrofonów. O, jest jeszcze, bardzo proszę, pan profesor Grabowski, widzę, że jeszcze chciałby zabrać głos. Bardzo prosimy, Andrzej. No ja bym, jeśli można drugą turę, bo dla mnie ta dyskusja jest pasjonująca i po prostu mnie to ciekawi, to chciałbym dwie rzeczy powiedzieć. Jedną rzecz, bo pan
zadał takie pytanie, no parę minut temu jeszcze odpowiadając na naszą turę pytań, że stoimy przed tym dramatycznym problemem rozstrzygnięcia, czy ta nowelizacja rzeczywiście po 1 października obowiązuje. No i tutaj ja jestem teoretykiem prawa, no to ja na to odpowiadając z punktu widzenia teorii, to muszę powiedzieć dość pesymistycznie, że ten problem no, raczej jest rozstrzygnięty już, zwłaszcza jeśli byśmy przyjęli wizję hartowską, dość rozpowszechnioną, że o obowiązywaniu decyduje reguła uznania, a jaka jest treść reguły uznania, czyli jakie kryteria stosują sądy, między innymi oceniając, czy jakieś przepisy, czy jakieś normy są obowiązujące, czy nie, no to w ujęciu harta to jest zbiór pewnych kryteriów, pewnych reguł zwyczajowych, a my jako naukowcy, jako dogmatycy, teoretycy prawa, no w zasadzie jesteśmy ograniczeni do tego, żeby to opisać. No i gdybym w duchu harta to opisywał, no to musiałbym powiedzieć, że ponieważ te przepisy są prawdopodobnie stosowane od października, a mamy marzec, no to dość jednolicie, jednoznacznie sędziowie uznali, że ta nowelizacja spełnia kryteria obowiązywania. No i ich odpowiedź, co ciekawe, no w koncepcji harta ich odpowiedź jest wiążąca, bo oni to robią z tak zwanego internalnego punktu widzenia, a nasze naukowe teorie, powiedzmy, są niewiążące w tym sensie, że my musimy przyjąć tą zdystansowaną, krytyczną postawę i to podejście, ten tak zwany umiarkowanie zewnętrzny, umiarkowanie eksternalny punkt widzenia. No i co byśmy nie napisali, to ma tylko taki wpływ pośredni na to, co robią rzeczywiście te osoby, które decydują. A jeszcze raz powtórzę, w ramach tej teorii hartowskiej decydują ci, którzy są wewnątrz systemu, którzy orzekają. Także z tego punktu widzenia można by powiedzieć, chociaż mi się to nie podoba, no ale taka jest konkluzja logiczna tego wywodu, że tego problemu nie ma. Nie ma problemu, czy to obowiązuje, czy nie, bo to obowiązuje. Teraz gdybyśmy wzięli, bo w Polsce też dość popularne jest myślenie kelsenowskie, prawda? W tym ujęciu dynamicznym i tam w ogóle to obowiązywanie inaczej wygląda, ale tam jest bardzo silny nacisk na to, na kompetencję normodawczą, prawda? Że obowiązuje to, co zostało wydane przez organ, który posiadał kompetencję normodawczą. No i niestety w takim układzie, bo tam jest głównie podejście formalne, no w takim układzie prawdopodobnie odpowiedź byłaby podobna, chociaż tutaj już by można coś próbować teoretycznie podważać. A to dlatego, no bo tutaj już nie decydują o tym sędziowie i inni uczestnicy tego systemu, tylko decyduje jakaś, no nie wiem, trudno mówić o jakaś obiektywna prawdziwość, no ale powiedzmy, że to jest jakby jakieś obiektywne rozumowanie mogłoby tu wskazywać, czy te przepisy obowiązują, czy nie. No ale taką siłą faktyczności, no to te przepisy obowiązują, niestety, obawiam się. I będą obowiązywać, aż się prawdopodobnie Trybunał Konstytucyjny wypowie w takim czy innym składzie na temat tego obowiązywania. Albo co chyba jest bardziej prawdopodobne, chociaż to są prognozy bardzo niskoprocentowe, nastąpi nowelizacja kodeksu karnego, która zmiecie to wszystko po prostu i będzie nowa regulacja. Natomiast ja sobie pozwoliłem zabrać głos, bo jednak chciałbym pana, panie profesorze, docisnąć, bo na jedno pytanie mi pan nie odpowiedział, to pytanie adwokata diabła. Jak pan by odparł taki argument, bo pan używał wielokrotnie tego argumentu, mnie się ten argument z punktu widzenia aksjologicznego bardzo oczywiście podoba, że nie można jakby cofnąć wejścia w życie tej ustawy, uznając, że te kolejne przepisy a vacatio legis były niekonstytucyjne, no ich nie ma, tak przyjmując, że ich nie ma. I nie można przyjąć tego, co tak, no mówię, jako adwokat diabła zaproponowałem, że ta ustawa weszła w życie 22 lipca, no bo to by była retroakcja w obrębie prawa karnego, ale jakby się pan mógł ustosunkować do tego argumentu, no ale jednak ta retroakcja, no to oczywiście jest to retroakcja, ale w sumie ona żadnych negatywnych skutków nie wywrze, przynajmniej w stosunku do tych osób, które popełniły czyny zabronione do 1 października, a mianowicie dlatego, bo obowiązuje to lex mitio. Ciekaw jestem, jakie tu jest pana zdanie w
takiej konfiguracji argumentacyjnej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i poprosimy pana profesora o odpowiedzi na te pytania. Panie profesorze, ja tylko chcę dopytać, ale dlaczego 22 lipca, że pan mówi o 22 lipca 2022, że ta ustawa weszła w życie jakby w tym momencie? No bo może ja się mylę, ale z tych tutaj odczytałem, że ustawa, a nie, to źle mówię pewnie. 14 marca. 14 marca 2023, bo to był ten pierwotny vacatio legis, wtedy dobiegał. Ale nie chodzi o to, że jeśli pierwotny vacatio legis został uchylony, to kiedy ta ustawa została uchwalona? A wiem, w tym sensie, okej, okay, ona rozumiem. Została ogłoszona kiedy? Bo tu ja tego... 13 grudnia 2022 opublikowana w Dzienniku Ustaw. A to przepraszam, to 13 plus 14 to... 13 plus 14. To 28 chyba grudnia, nie? No to ja się tu pomyliłem, bo źle to odczytałem, ale chodzi mi o to, że weszłaby okay. w życie na tak. zasadzie ogólnej, czyli 14-dniowej, co jest tylko też że... niekonstytucyjne, ale zadaję pytanie, czy wtedy, czy w ogóle ten argument z lex mitior trochę osłabia, zmniejsza siłę tego argumentu, że to by była retroaktywne zwiększenie odpowiedzialności. Tak, po prostu chciałem tylko dopytać, skąd ta data, ale... A to ja się pomyliłem, to przepraszam bardzo, bo ja patrzyłem tak na tą pierwszą tutaj. Okej, okay, więc przyjmując 13 grudnia plus 14 dni, prawda? Ale ona wchodzi w życie retroaktywnie, ale dlaczego mamy wiązać jakieś skutki z tym 1 października dalej? Po prostu chodzi mi o to, że skoro uznajemy datę 1 października za... Informacja o tej dacie wprowadzona w przepisie tym zmieniającym, który jest uchwalony w niekonstytucyjnym trybie, po tym rozstrzygnięciu, że to jest niekonstytucyjny tryb, ta informacja po prostu znika z naszego pola zainteresowania. No więc konsekwencja by była taka, że uznajemy, że końcówką grudnia 2022 ona wchodzi w życie, no i na zawsze wchodzi w życie, to już żadna inna data, 1 października, 14 marca, żadna inna, nie można wyznaczyć żadnego relewantnego momentu, od którego moglibyśmy mówić ustawa względniejsza, ustawa mniej względna, poprzednio obowiązująca, wcześniejsza. Więc jakby moim zdaniem to niestety jest też po prostu to jest druzgocące, gdybyśmy tak uznali, to nie zmienia postaci rzeczy. I tak mamy problem ze stwierdzeniem, od kiedy jest ustalona ta nowa, tak? Do kiedy jest ta starsza? Okej, okay, do 13, jak rozumiem tak, do 14, przepraszam, do końcówki grudnia 2022 idzie sobie stary kodeks karny. Od powiedzmy końcówki grudnia nowy, ale to jest retroakcja na niekorzyść. I teraz retroakcja od czego licząc? Od jakiego momentu licząc? Po prostu tu mi coś nie pasuje, bo gdybyśmy, jeszcze jakby jedno zdanie tylko, gdybyśmy to przesądzili 10 listopada, prawda, zanim to się wszystko wydarzyło, zanim to mleko się rozlało, no to okej, okay, bo moglibyśmy uchronić tą ustawę przed wejściem w życie w końcówce grudnia 2022. Ale skoro my to mamy robić dzisiaj, no to albo od końcówki grudnia 2022 i nie wiem jakby od kiedy mamy jej nie stosować, do kiedy mamy ją stosować, dla mnie to jest po prostu nie rozwiązuje to moim zdaniem problemu. Nie wiem, czy jakby ja to dobrze rozumiem też, ale dla mnie to nie rozwiązuje w ogóle problemu. No bo musimy przyznać po prostu, że ona od końca grudnia 2022 obowiązuje do dzisiaj. No i co zrobić z czynem, który miał miejsce, załóżmy tam powiedzmy 10 maja 2023, prawda? Czyli po 14 marca stare vacatio legis, przed 1 października nowe vacatio legis, ale tych dat już nie ma. Jest tylko data końcówka grudnia 2022. No to musielibyśmy uznać, że każdy czyn popełniony po końcówce grudnia 2022 jest już pod rządami obowiązującej ustawy tej surowszej. No i jakby z tym nie bardzo da się co zrobić, bo sąd orzeka pod rządami ustawy, która obowiązuje i w czasie czynu, i w czasie orzekania. Więc jakby tutaj nie bardzo... A gdybyśmy chcieli zastąpić tą ustawę surowszą tą wcześniejszą,
no to i tak musimy się powołać na jakiś argument, dlaczego uznajemy, że ona nie obowiązuje. Jakby, że jednak, mimo że weszła w życie w końcówce grudnia 2022, to nie chcemy jej stosować. I tu wydaje mi się, tak mówiąc, czysto prawnokarnie, bo nie wiem, może od strony konstytucyjnej czy teoretycznej dałoby się to jakoś inaczej wyjaśnić, ale od strony prawnokarnej artykuł 4 nam tutaj nie pomoże. Po prostu, bo i tak stajemy przed koniecznością rozstrzygnięcia, co obowiązuje. I czy to coś obowiązuje od końcówki grudnia 2022? Więc już lepiej moim zdaniem byłoby powiedzieć, niech to obowiązuje od momentu, gdy Trybunał Konstytucyjny o tym orzeknie. To by była ta data graniczna, bardziej jasna niż ta wprowadzająca retroakcję, a cofająca nas do grudnia 2022. Ja jeśli mogę tylko powiedzieć, to powiem tak, że na szczęście mnie pan przekonał i obalił pan ten pomysł. A jeszcze, jeśli można jeszcze, a Ale propos. wie pan, no problem polega na tym, że no gdyby to w tą stronę poszło, no to tak w gruncie rzeczy, gdybym chciał bardzo porządnie przyjmować właśnie jakąś teorię obowiązywania w stylu Kelsen, w stylu Hart i tak dalej, to niestety to, co powiedziałem, nie jest pozbawione sensu, że ona weszła w życie w grudniu. Tylko mówię, na szczęście pan to obalił, bo ja rozumiem, chociaż pan tego nie użył, że mój argument z lex mitior staje się zupełnie bezprzedmiotowy, bo nie ma tego lex mitior dla czynów popełnionych po grudniu. Ja to dopiero teraz zrozumiałem, że tutaj jest na szczęście taki błąd i na szczęście tego nie można w żaden sposób zaakceptować. Co mnie bardzo cieszy, ale no, na tym też polega dyskusja, że się ludzie mylą. No mogłem się pomylić. Ja jeszcze ad vocem, Dziękuję. jeśli można, bo gdybyśmy stosowali tą jakby regułę uznania, ten jakby taki powszechny konsensus, co obowiązuje, o którym też pan profesor mówił wcześniej, to też nie ukrywajmy, że no obowiązuje od 1 października. Nawet gdybyśmy my uznali, że najbardziej dogmatycznie, doktrynalnie poprawne by było, gdyby ona obowiązywała od końcówki grudnia 2022, to i tak można by to kwestionować pod kątem tego, że żaden sędzia nie skaże nikogo, kto popełnił czyn 10 maja 2023 na podstawie tej ustawy, która jego zdaniem i powszechnie, no bo stosujemy ustawę, która jest uchwalona, weszła w życie 1 października. Więc jakby ten argument można by też odwrócić i tak byśmy doszli do ściany, że i tak ten 1 października decyduje, który został uchylony mocą na przykład orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ja też, ale to bardziej pytanie by było do Państwa, czy w ogóle na przykład stosując tą koncepcję odżycia, czy sobie wyobrażacie Państwo takie rozstrzygnięcie Trybunału, nawet i może, nie wiem, z jakąś publikacją tego rozstrzygnięcia w Dzienniku Ustaw, czy Trybunał ma kompetencje, żeby w takiej sytuacji powiedzieć, deroguje przepis o vacatio legis, to już kwestia poboczna, jak to technicznie zrobić, i orzekam, że ta nowelizacja wchodzi w życie z dniem tym i tym, i to jest opublikowane w Dzienniku Ustaw, i to zastępuje nam vacatio legis. Czy w ogóle Trybunał Konstytucyjny miałby kompetencje, żeby coś takiego wypowiedzieć w orzeczeniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw potem? Tak, bardzo dziękujemy. Ja widzę, że więcej pytań nie mamy, a dyskusja staje się coraz bardziej pasjonująca. Ja myślę, że na tym dzisiejszym spotkaniu my nie poprzestaniemy i nasze drogi karnistów, teoretyków, konstytucjonalistów muszą się częściej krzyżować. Ja ze swojej strony zachęcam Państwa także do zapoznania się z orzeczeniem o sygnaturze SK 1700. Tam, gdzie mieliśmy szereg różnych problemów dotyczących po pierwsze wydania decyzji administracyjnej, po drugie aktu notarialnego, po trzecie wydanego rozporządzenia, przepis uznany za niezgodny z konstytucją i wątpliwości dotyczące właśnie odżycia norm prawnych, a także prowadzenia postępowania administracyjnego, czy aktów normatywnych wydanych właśnie na podstawie tegoż upoważnienia. Także to też bardzo ciekawe zagadnienia i myślę, że do tego tematu musimy jeszcze powrócić. A patrząc na zegarek i czas, który mamy przeznaczony na dzisiejsze spotkanie, wypada mi pomału kończyć. Także bardzo dziękujemy panu profesorowi za fantastyczny referat i państwu za dzisiejszą dyskusję. Myślę, że jeszcze będzie jedna okazja, żeby się spotkać. Na tym, jeśli państwo pozwolicie, zamykamy dzisiejsze spotkanie, a zachęcam Państwa do śledzenia naszego profilu na Facebooku, ogłoszeń, które zamieszczamy w internecie i w mediach społecznościowych, do kolejnych seminariów, które będziemy organizować w naszym centrum. Bardzo Państwu dziękuję i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.
Ja też chciałem bardzo podziękować za wszystkie pytania, wątpliwości. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Bardzo, serdecznie. bardzo dziękujemy i zapraszamy ponownie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dobranoc Państwu. Dziękujemy, dobranoc. Dobry.